partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Takiego programu jeszcze w polskich mediach zasięgowych, bo może w jakichś małych coś było, ale w takich zasięgowych, a za takie uważam kanał sportowy, takiego programu jeszcze nie było, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o kryptowalutach i nie będziemy rozmawiać z pozycji starej baby, która nic o kryptowalutach nie wie i mówi, że to oszustwo, skam czy coś tam. Może to jest oszustwo, nie wiem. No w każdym razie, o dziwo, zaprosiliśmy, udało nam się kogoś, kto się na tym naprawdę zna. Obok mnie Adrian Zduńczyk, czyli CryptoBerb. Tak jest. Cześć, na Twitterze. Ty masz więcej fanów na Twitterze niż ja. No rzadko kogoś takiego spotykam, ale no, naprawdę, no, udało się. Zderzy się. I pan Paragraf, czyli Wojciech Gruszka. Dzień dobry, cześć. Pan Paragraf, czyli pozostałość po twojej poprzednim zawodzie, tak? Po twojej poprzedniej pasji. Zgadza się, pewnie do tego wrócimy, ale byłem aplikantem sędziowskim. Dobra, muszę wam panowie powiedzieć, że jesteście już moimi ulubionymi gośćmi Hate Parku, bo nikt nigdy nie przyniósł do studia tyle alkoholu, co wy. Mam wrażenie, że będziemy inwestować całą noc. Jeśli się mylę, to nie wyprowadźcie z błędu. No ja jestem chemikiem z wykształcenia, to zobowiązuje jednak. Ale to nie jest alkohol twojej roboty, mam nadzieję. No, do tego dojdziemy jeszcze. Do tego dojdziemy. Dobra, panowie. O co w tym wszystkim chodzi? Bo ja mam trochę kryptowalut. Widzieliśmy. Dawaj. Ale nie wiem, o co w tym chodzi. I wiem, że to jest jakby z mojej strony, no nie chcę powiedzieć nieprofesjonalne, to za duże słowo, no ale trochę wychodzę na takiego durnia, który zajmuje się czymś, o czym nie ma pojęcia. A generalnie zasada jest taka, żeby raczej tego nie robić. A tutaj dałem się namówić, kup sobie takie kryptowaluty, nie straci. Rzeczywiście na razie to rośnie, ale ja nie wiem, co ja mam. Nie wiem. To zacznijmy od tego, co masz, bo wrzuciłeś screena na Twittera z twoim portfolio, jakbyś mógł przypomnieć. Pamiętam, że było tam BNB. Jest Bitcoin. Jest Ether. Jest Cardano. ADA Cardano. Tak, jest Litecoin. No okay. Bardzo dobrze. To jest Adrian już jest zadowolony. Tak. I poczekaj, jeszcze jest piąta waluta. Już się mówię. Okay. Ja to przecież ciągle sprawdzam, bo to tak szybko się zmienia, że to jest moje ulubione hobby, sprawdzać. A jak często sprawdzasz stan swojego portfela? Co 5 minut. Wiesz co, tak 3 razy dziennie. Okej, okay, dobra. To zdrowo. Jeszcze mam coś, co ma skrót BNB. Czyli ten to jest Binance. No, spoko. Binance Coin. Okay. Spoko. Czyli to jest portfel amatora, czy w miarę okej? Okay? A jak masz to procentowo rozdzielone? Procentowo już ci mówię. Już ci mówię, jak mam procentowo rozdzielone. Generalnie jak zobaczyłem twój portfel... Ethereum mam 38%. Ethereum. Chyba, że masz Ethereum i to jest jakiś gruby skam. ETH mam 38%. Bitcoin to jest 29%. Okay. ADA to jest 20%. Okay. BNB to jest 8%. Okay. No i to piąte to jest 4%. A Litecoin? No to właśnie to piąte, Litecoin 4%. A teraz drugie kluczowe pytanie. Kiedy zakupiłeś to portfolio? Jakie masz wejście? W lutym. Okej. Okay. To masz dobre wejście. Nie, no to jest jakby, jeżeli kupiłeś w lutym, no to są bardzo dobre momenty wejścia, bo na każdej z tych kryptowalut jesteś zarobiony. Jeżeli byś kupił... Tak, ale był taki moment, że byłem mocno na dużej stracie i wtedy, bo kolega mi doradzał, kupuj co miesiąc sobie troszeczkę, tak nie patrz w ogóle na kurs, ale jak spadło, to się za przeproszeniem zesłałem i przestałem kupować. To jest naturalna, immanentna wręcz część rynku krypto, czyli spadki i zmienność cenowa, więc jeżeli to przetrwałeś, to już jesteś dobrym kandydatem na takiego rasowego wygę w tej branży, bo właśnie na tych spadkach najwięcej ludzi się wykrusza, nie ukrywajmy, wiesz, to nie jest rynek akcji, na których i tak wahania wydają się być duże, nawet jeżeli są kilkuprocentowe. Tutaj w ciągu dnia twoje portfolio może spaść o kilkadziesiąt procent, nie każdy jest w stanie to znieść. Jeżeli to przetrzymałeś, no to wielki szacunek, bo pamiętam w maju tego roku, kiedy mieliśmy taki największy crash, większość ludzi była przekonana, że już jest po wszystkim, prawda? Bitcoin spadł z 60 tysięcy do 30 tysięcy dolarów. Wszyscy zaczęli wracać do narracji, że jest to piramida finansowa i scam. I ten, kto to przetrwał, to albo nawet wtedy dokupił, teraz może otwierać szampana, ale... No to przyniosłem szampana. No, a ja nawet whisky, także... No dobra, no to do tego wszystkiego dojdziemy, do tego jak inwestować, po co, ale zacznijmy od początku, co to w ogóle jest, no bo ja czytam o jakichś kodach, które się wykopuje, że ich jest skończenie wiele, tak, że coraz trudniej wykopać jednego bitcoina i tak dalej, ale na co to komu, co to jest, czy na przykład to jest taki kod, co ja mogę go sobie na kartce zapisać i zakopać w ogródku, w słoiku, czy... O, możesz, wiesz co, to jest ciekawa historia, bo generalnie zanim przejdziemy do tego, czym jest bitcoin,
Bitcoin jako taki, to właśnie a propos tego pisania kodów. Generalnie jest takie podstawowe powiedzenie, taki żargon w żargonie kryptowaluciarzy, że not your keys, not your money, czy coś takiego, nie? I to chodzi o to właśnie, że jak masz powiedzmy jakiś zakodowany portfel swój, na którym masz te kryptowaluty i na przykład tylko ty masz do niego dostęp przez to, że masz jakiś taki tak zwany seed phrase zapisany, tam ciąg jakichś randomowo wygenerowanych wyrazów, to ty jesteś właścicielem tego. Jeśli dasz to komuś, no to de facto nie jesteś właścicielem już. I jeden z moich ziomków z mojego zespołu opowiadał kiedyś taką historię, jak wiele, wiele lat temu kopali nielegalnie bitcoiny w Szwecji, w bibliotece szkolnej. I gdzieś tam po godzinach kopali te bitcoiny, sobie tam poustawiali na tych laptopach, na tych komputerach bibliotecznych, to właśnie te koparki tak zwane. I zebrało mu się tam całkiem sporo, tam kilkaset bitcoinów, co się przekłada co teraz oznacza jakieś kilkaset milionów dolarów pewnie. I skończyło się to tak, że na imprezie skręcili z tego blanta i spalili. Mm-hmm. I ziomek chyba nieświadomie zapadł jako drugi w historii po tak zwanej sławnej pizzy bitcoinowej, tak. Gdzie ktoś za 10 tysięcy bitcoinów na początku kupił właśnie pizzę, margaritę jakąś tam, w Papa Johnsie chyba, to jest kolejny przykład. Nie? I to jest właśnie ten not your keys, not your money. I jak rzeczywiście nie masz tego seed phrase'a, to nie masz hajsu po prostu. Mm-hmm. Ale zacznijmy od tego, co to jest bitcoin, tak? Jakby nie chciałbym tutaj lecieć jakąś definicją z Wikipedii, bo jeżeli sobie otworzysz na Bitcoina, to mogę przeczytać. Definicję może każdy przeczytać, ale chodzi o to, żeby powiedzieć to w sposób zrozumiały dla naszych widzów. W ogóle prosiłbym was, abyście maksymalnie starali się uproszczać to, co mówicie, bo dużo niewyedukowanych kryptowalutowo ludzi nas ogląda. Okej, to ja z góry też przepraszam, bo ja przynajmniej nie jestem popularyzatorem Bitcoina. Jestem mocno wyspecjalizowany i gdzieś działam już w określonych tutaj dziedzinach. Nie występuję na prelekcjach i nie mówię, jaki Bitcoin wspaniały, tylko po prostu działam. Natomiast jakbym miał powiedzieć, czym dla mnie jest Bitcoin, to dla mnie on jest miernikiem i sposobem na przetrzymanie wartości pieniądza. No bo zobacz, nie bez powodu mówi się o Bitcoinie, że jest cyfrowym złotem. Jest to na swój sposób zdecentralizowany system księgowy, który pozwala ci po prostu mieć jakby pewną ekspozycję i na wzrost inflacji, na spadek ceny nabywczej pieniądza. No bo obecnie żyjemy w takich czasach niskich stóp procentowych, gdzie wartość naszych złotówek de facto maleje z roku na rok. Ludzie uciekają w złoto i jest to jakby taka naturalne rozwiązanie, ale dla takich młodszych uczestników tego rynku Bitcoin jest znacznie prostszy do zakupu, prawda? Nie musisz wychodzić z domu, możesz po prostu kilkoma klikami założyć wallet i kupić tego Bitcoina. No złoto chyba też się da w domu kupić, nie? W sumie nigdy nie kupowałem, ale chyba da się. Też wiadomo, wiesz, zależy jakiej ilości, ale... No dobrze, kupujesz Bitcoina, czyli kupujesz co? No właśnie. Tutaj bardzo słusznie zacząłeś jakby, Wojtek, z jednej strony jakby jest użyteczność tego taka, że możesz jakby pieniądze, tak? Ale w pierwszej kolejności jakby warto zawsze zaznaczyć, co to jest. I w tak prostszymi słowami to jest tak zwany, to jest produkt uboczny blockchaina. Tak? Blockchain to jest jakby technologia przesyłania informacji, czyli takie, że na przykład jak się robi transakcje bankowe, to się przepuszcza transakcje przez bank. Nie? Jest ten ośrodek centralny, jest ten środek skupiający, centralizowany, przez który te wszystkie transakcje przechodzą, on to filtruje i dalej wypływa dalej. Nie? Dajmy na to tutaj, załóżmy, że siedzimy my we trójkę, nie? To cała technologia blockchaina, cała technologia właśnie Bitcoina, która stoi za Bitcoinem, polega na tym, że jeśli Wojtek chciałby tobie przesłać hajs, to on nie musi tego robić przez bank, tylko może to puścić, że tak powiem, bezpośrednio, a ja tutaj sobie siedzę z boku jako tak zwany górnik, daję swój komputer, daję swoją jakby energię, płacę swoją energię, koszty, prądy i tak dalej i przepycham jakby te transakcje do ciebie. Tak? Czyli Bitcoin to jest jakby taka, to jest kryptowaluta, to jest jakby produkt uboczny właśnie tej technologii. To jest ten środek, który się wymienia w technologii właśnie w tym blockchainie, w tym sposobie. A równocześnie jest to taki system księgowy, bo jeżeli ja prześlę ci, dajmy na to Bitcoina, to ta transakcja zostanie tworzona przez setki, tysiące nodów na całym świecie i każdy z nich zakoduje, że może nie Krzysztof Stanowski, ale wallet Krzysztofa Stanowskiego przesłał Bitcoina panu Paragrafowi i dzięki temu
ta transakcja jest jeszcze zaszyfrowana kryptograficznie, przechodzi ona w jednym bloku i w ten sposób mamy jakby jawnie, a równocześnie anonimowo, ja wiem, że to jest dziwne i nieintuicyjne, bo blockchain jest generalnie jawny, a równocześnie anonimowy, mamy dowód tego, że doszło do tej transakcji, że ty jesteś właścicielem tego Bitcoina. Równocześnie to, co jest chyba najbardziej pociągające w Bitcoinie, to że ma malejącą inflację, no bo tutaj jeśli chodzi o złoto, no to na ten moment złoto też ma ograniczoną podaż, prawda? Jakby żyjemy w takich czasach, że we wszystkich krajach drukuje się na potęgę pieniądz, tak? Jakby pieniądz jest bardzo tani, jest jego koszt tworzenia bardzo niski, więc ludzie szukają jakiegoś zabezpieczenia dla przechowania jego wartości. Na rynkach zagranicznych są instytucje finansowe, które są w stanie płacić nawet 1% tylko i wyłącznie, żeby odpowiedni instrument finansowy zakupić dla zabezpieczenia wartości pieniądza. I stąd taki popyt w ostatnim czasie na złoto, ale również na Bitcoina, no bo jego założenia nie może być nigdy więcej niż 21 milionów. Obecnie jest jego w obiegu około 18-18,5 miliona, ale to też nie są wszystkie Bitcoiny, bo wiele z nich po prostu to jak powiedział Adrian, przepadło. Tak? Ludzie po prostu wykopali go i zapomnieli o tym. Ja też mam dużo takich znajomych, którzy mieli kilkaset, kilka tysięcy bitcoinów i zapomnieli o tym, po kilku latach się zorientowali i albo dysk nie działa, albo nie zapisali swojego klucza prywatnego. No smutne historie, prawda? Ale szacuje się, że około... Mogli być solarzami, a dalej muszą być kelnerami. Niestety. I wiesz, i to jest smutna historia. Nie to, że ja szanuję kelnerów, ale tylko wolałbym solarzy. I szacuje się, że około 4 milionów bitcoinów jest po prostu zagubionych, gdzie total supply to jest 21 milionów, prawda? To jest prawie 1/5 całej podaży bitcoina. No dobrze, no to mamy bitcoina, mniej więcej wytłumaczyliście, na czym to polega. Wprawdzie nic nie zrozumiałem, ale miejmy to za sobą. Może ktoś z naszych widzów zrozumiał. W każdym razie, oprócz bitcoina są inne kryptowaluty. Czy to oznacza, że to są jakieś podróbki bitcoina? Czy one się czymś od siebie różnią? Czy jak po prostu to jest tak, że patrzę na jedną kryptowalutę, no ten bitcoin drogi, 200 tam, ile dzisiaj, 240 tysięcy złotych kosztuje, to sobie kupię coś tańszego. Czym one się od siebie różnią? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Generalnie kryptowaluty różnią się często źródłem, z którego pochodzą, nie? Bo tak jak masz na przykład właśnie blockchain Bitcoina, to masz też blockchain Ethera, Ethereum, nie? I Ethereum właśnie jako taki, no to jest blockchain, to jest też sposób przesyłania informacji, to jest też ten blockchain, który stoi tak naprawdę za całą właśnie tą zdecentralizowaną gospodarką, nazwijmy to. Natomiast Ether na przykład pozwala na budowanie aplikacji, tak? Czyli budowanie jakichś innych kryptowalut na tym. No i jakby ten postęp technologiczny generalnie, czy to we blockchainie, czy poza blockchainem, polega na tym, że jakby ludzie udoskonalają coraz bardziej jakby swoje produkty, nie? Często to wynika z popytu na rynku, ze specyfiki rynku. No ale tutaj akurat ta technologia, która jest cyfrowa, czyli bardzo szybko rozwijająca się, tak? Teraz na przykład kupiłem sobie tego, nie wiem, tego MacBooka nowego, 16, no to jest podobno 2 razy mocniejszy niż ta poprzednia edycja, tak? A on wyszedł, nie wiem, rok temu, bo na przykład. No i właśnie to jest ten postęp, nie? I każde krypto... Czyli Bitcoin jest przestarzały. No, na swój sposób jest przestarzały, tak. Ma wiele takich niedoskonałości, niedociągłości, które zresztą potem Ether naprawiał, które, no i to na inny sposób, nazwijmy to. No i Ether też ma swoje niedociągłości, jakieś na przykład zacina się, tak? Znaczy sieć się przegrzewa, jest za dużo na przykład transakcji na raz i na przykład do tego, żeby przepchnąć jakąś transakcję właśnie tak wykopania tej waluty, nie wiem, trzeba zapłacić kilka tysięcy dolarów czasami, nie? Jak jest przegrzana sieć. No więc wtedy się nie opłaca robić tych transakcji trochę. No i tak raz, wiesz, krok po kroku tak naprawdę same się udoskonala jakby to środowisko. No i powstają coraz to nowe właśnie projekty, jak na przykład startera u Wojtka, nie? Do tego też pewnie przejdziemy, ale też warto zaznaczyć, że Bitcoin jest przestarzały, Ethereum tak samo na swój sposób, ale one korzystają też z tego efektu, że były pierwsze, tak? Już przyjęło się pewnego rodzaju zaufanie do tych projektów. Jest dużo kopii Bitcoina na zasadzie proof of work. Są też kopie Ethereum, który jest trochę innym chainem, opartych bardziej na smart kontraktach, ale to wszystko nie zmienia faktu, że ludzie po prostu obdarzyli tego Bitcoina zaufaniem. To jest pewnego rodzaju umowa społeczna i Bitcoin... To jest gigantyczny marketing.
Tak, no to jest jakby właśnie... No, przy czym to jest, jak rozumiem, marketing taki organiczny. Organiczny, to jest bo organiczny. Tam nie ma żadnego dyrektora marketingu, no właśnie, bo nie właśnie ma żadnej struktury. To jest właśnie, widzisz, Krzysiek, to cała uroda tego krypto, że ono się samo porządkuje. W tym całym chaosie, którym to jest, tak naprawdę to jest właśnie jakaś taka struktura, która sama się porządkuje. Nie? Taka takie sama się dobrze. No, ciekawa sprawa. Ważna jest w tym wszystkim użyteczność, bo... Bitcoin też ma złą sławę, to znaczy, że ta użyteczność to generalnie jest taka, żeby dealer narkotyków przelał sobie pieniądze albo żeby okup za porwane dziecko można było. No ale powiedz mi, a jeśli chodzi o właśnie dealerów narkotyków, tak no przykładowo firmy Pablo Escobara, czy Pablo Escobar zakopywał bitcoiny czy dolary, prawda? No to też jest jakby... No dobrze, ogólnie ale dzisiaj waluta... pewnie już by szedł bitcoiny, bo łatwiej i trudniej byłoby go namierzyć, chociaż nie miałby czym w kominku rozpalić, jak już tam pokażecie, jak już go tam prawie dorwali. No w każdym razie, po co to komu? Na pewno jest to instrument jakiś spekulacyjny, nie? Czyli możesz zarabiać na tym hajs, możesz tracić na tym hajs, jak się okazuje, bardzo zdecydowanie łatwiej nawet. No więc użyteczność jakby jest technologiczna, na przykład banki, no odnośnie poza Bitcoinem, dajmy na to, tak, banki korzystają z Ethera, banki korzystają z Ethereum normalnie, nie wiem, czy Alior Bank tak chyba. Jest to pewna technologia, która już została zagnieżdżona, więc pod tym względem jakby kryptowaluty jako takie, jako ta reprezentacja tej technologii, one siedzą i tu zostaną, nie? To nie jest tak łatwo już jakby to, wiesz, wstryknąć i wyeliminować nagle, bo to już się zagnieździło. Natomiast Bitcoin poza samą właśnie użytecznością, tak jak mówisz, no tych transakcji właśnie, gdzie nie trzeba banków, tak? Mi stary, no, gdzie pojadę na wakacje, to mi Alior Bank zacina konto, tak? 50 razy w ciągu tygodnia na przykład i nie mogę. Dobra, ale ty wynajmujesz te jachty, bo wiesz, po 30 milionów dolarów, wiesz, to jest przesada trochę. No. Mówiliśmy się, że tego nie powiesz. No. No ale jak już szkalujesz polskie banki, to musiałem to powiedzieć. No dobra, na ile to polskie, to jeszcze inna sprawa, ale no więc masz jakby ten aspekt użyteczności w postaci przesyłania hajsu jako takiego, tak? Przesyłania pieniędzy, przenoszenia pewnej wartości. Możesz to zrobić złotem, tylko no potrzebujesz wtedy odpowiednio, nie wiem, samolotu z cargo, tak? Możesz to zrobić gotówką, potrzebujesz tira. Możesz to zrobić bitcoinem i zapłacić na przykład dolara za transakcję, nie? A wartość zostanie przeniesiona ta sama. Masz do tego właśnie drugi ten aspekt. Mogę też dolary przesłać z konta na konto. Tak, no, że dolar traci na wartości. No nie? Jakby, no i możesz, można go czasami też. I pod warunkiem, że ci bank nie zablokuje transakcji. No. Wiesz, to, że czasami traci, to jest jasne, no bo ma po prostu wahania cenowe. Tylko, że Bitcoin w przeciwieństwie do dolara nie jest centralizowany, nie można go po prostu sztucznie dodrukować. Jego podaż jest po prostu z góry określona i dlatego dlatego tak wiele instytucji finansowych decyduje się na lokowanie po prostu swoich aktywów, nie wiem, jak przykładowo Elon Musk i Tesla zdecydowali się w ramach dywersyfikacji portfela część aktywów firmy trzymać po prostu w Bitcoinie, bo nie mają zaufania w pełni do dolara, który w każdej chwili jest dodrukowywany, traci na wartości. To samo mamy w Polsce ze złotówką. Dlatego, jeżeli masz możliwość przechowania wartości i możliwość transakcyjną... I taki nie. No bo złotówka oczywiście może tracić na wartości, ale będzie to jakiś proces, który jest łatwo, że tak powiem, zauważalny. Nic się nie stanie z dnia na dzień takiego, że nagle bum bum i wiesz, i przychodzimy i nagle chleb kosztuje 140 zł. Nie byłbym taki pewien wcale, że tak nie będzie kiedyś. No, może kiedyś tak będzie, ale póki co tak nie jest. Spoko, natomiast no. W przypadku kryptowalut, no to trochę tak jest. Jeśli ja czytam, że dwa dni temu ktoś zadał pytanie do Muska na Twitterze, czy ma w swoim portfelu walutę Shiba i on powiedział, że nie ma i nagle o 30% spadła wartość tej waluty, no to nie jest to normalne. Jeśli on ogłosił w pewnym momencie, że dobra, Tesla będzie można za Bitcoina kupić, Tesla ma Bitcoiny i tak dalej i fu, tak idzie ten wykres, a potem się okazuje, że on jednak zmienił zdanie i wszystko spada. No to jeśli jeden człowiek jest w stanie rozchwiać ten cały rynek, tą łódką tak miotać, że po prostu wypadają ludzie do oceanu, no to znaczy, że ta waluta nie jest stabilna. No bo nie jest mówicie stabilna. O tym, że złotówka traci na wartości. No, czasami można wsadzić 100 tysięcy w Bitcoina, a po dwóch dniach mieć 50, bo Elon Musk coś tam sobie napisał na Twitterze. No zależy, to powiedzmy, jak się gra gdzieś tam lewary jakieś, czy tam dźwignie. Natomiast tylko w pewnym sensie się zgodzę z tobą, wiesz, bo jak sobie, oczywiście, no ja generalnie jestem, że tak powiem, certyfikowanym technikiem rynkowym, co oznacza tyle, że znam się dobrze na wykresach. I znam się na tyle dobrze na wykresach, że jakby, jak zamknę oczy, no to widzę tego Bitcoina w historii.
jest tam te różne świeczki, wykresy i tak dalej. Jakby całkiem sensownie mi to wychodzi, jeśli chodzi właśnie o przewidywanie na przykład ruchu, wzrostów i tak dalej. Właśnie jak Wojtek mówił o tym, jak wszyscy uciekali w popłochu i spodziewali się, że bitek wiesz, tam spadnie do zera, no to ja kupowałem na potęgę na Twitterze, wszystko klepałem, że jak ludzie panika właśnie i tak dalej, no to wtedy się kupuje i tak dalej. A po co ty im podpowiadasz? Powinniśmy jeszcze ich płacić. No to już by było bardziej bliżej, powiedzmy, do Elona Muska, nie? Widzisz, i teraz to jest jakby, jak sobie zobaczysz ten wykres, no nie będziemy patrzeć wykresów, ale jak sobie zobaczysz wykres Bitcoina i sobie jakąś średnią cenową weźmiesz, to zauważysz, że ta średnia cenowa, taka długoterminowa, ona zawsze rośnie. Od kiedykolwiek Bitcoin tak naprawdę został, wiesz, tam zalistowany na giełdach, czy kiedy pojawiła się właśnie ta pizza na przykład za 10 tysięcy Bitcoinów, to pierwszy w ogóle ewenement jakby płatności, wymiany wartości takiej, a więc i pierwsza cena, no to on zawsze idzie w górę. No tak, mówimy, że ktoś tam kupił to pizzę za 10 tysięcy bitcoinów, ale nie słychać, żeby właściciel pizzerii dzisiaj był, wiesz, jednym z bogatszych ludzi w Stanach. No może właśnie też gdzieś tam zapisał na kartonie pizzę i poszło w ogóle. Okay. No wiesz, Krzysiek, ale na przestrzeni ostatnich 10 lat, jeżeli porównasz osoby, które alokowały swoje portfolio w dolara, a w bitcoina, to jasne, bitcoin miał swoje zloty, upadki, ale to jest jasne. Jako inwestycje na kryptowaluty można jak najbardziej traktować, ale czy można je traktować jako waluty? No chyba właśnie nie, bo te wahania cenowe są tak duże, że... Zgodzę się, Krzysiek. Wiem, do czego zmierzasz, że na przykład możesz jednego dnia pójść do piekarni i okazuje się, że za chleb musisz zapłacić 0,01 bitcoina, a następnego dnia dwa razy tyle, tak? Mhm. To jest zrozumiałe. Tylko że musisz też zrozumieć, że nikt chyba nie traktuje bitcoina jako taki środek czysto płatniczy. To jest jedno z jego zastosowań. Wydaje mi się, że kiedyś pojawiały się w przestrzeni takiej publicznej głosy, że to będzie kiedyś środek płatniczy. Tylko właśnie do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w branży kryptowalut jednymi z największych kryptowalut na świecie są tak zwane stablecoiny. I one opierają się na tym, że oddają wartość dolara 1:1. Przykładowo, żeby wytworzyć stablecoina, który nazywa się USDC albo Tether, musisz zdeponować 1 dolara i dostajesz jeden stablecoin oddający jego wartość 1:1, prawda? Czyli ma on w pewnego rodzaju pokrycie. I teraz w sytuacji, w której chcesz dokonać jakiejś transakcji, nie wiem, kartą, bo technologia Visa, Mastercard, one wszystkie już umożliwiają adopcję i umożliwiają płatność, nie wiem, za zakupy, za wszystko po prostu za pomocą kryptowalut, no to najrozsądniej, ja przynajmniej tak robię, nie płacę za moje zakupy bitcoinem, tylko jeżeli bitcoina jakby trzymam dla przechowania wartości, ale jeżeli chcę sobie zrobić zakupy, no to część tego bitcoina konwertuję właśnie do tego stablecoina i płacę tak, jakbym płacił normalnym dolarem za zakupy i to wtedy nabiera sensu, prawda? Mhm. Okej. Dobrze, bo trochę chyba przerwałem ten wątek, czym się różnią inne kryptowaluty od bitcoina i wyszło na to, że są trochę nowocześniejsze, że to jest inny etap rozwoju, ale czy inwestycyjnie to polega na tym, że albo jakiejś dużej grupie osób spodoba się hasło inwestujemy w tą walutę i rzeczywiście ona idzie w górę, a druga tak samo dobra albo jeszcze lepsza może być tak niedopieszczona przez marketingowo i nagle się okazuje, że nikt nie jest nią zainteresowany. No jeśli Elon Musk był w stanie, jak rozumiem, taką totalnie shitową walutę jak Shiba Inu. I Dogecoin tak samo. Dogecoina. Że Dogecoina może napompować w pewien sposób, a ona jak czytam nie ma żadnej, za nią nie ma żadnej technologii, to jest czysty, nie wiem, żart? To jest mem. To jest mem, tak? No kryptowaluty to jest jeden wielki mem na swój sposób. Okej. Okay. Czyli tak naprawdę to wykresy tych walut zależą od fanaberii rynku? Wiesz co, no właśnie znowu, o wykresach to ja mógłbym gadać i gadać. Generalnie wszystko, co zmienia cenę na wykresie, to są wahania popytu i podaży, które zazwyczaj wynikają z nastawienia, ze zmiany nastawienia, tak? Ludzie nagle... Dociera do nich zazwyczaj znacznie za późno, że warto jest mieć jakąś walutę, tak? I to ma taką trochę specyfikę bańkową. Tu całe krypto ma przez to właśnie, że przez pewien brak regulacji, nazwijmy to taki kompletny jeszcze, tak? Nie jest to kompletne, to gdzieś tam zmierza w tym kierunku, ale nie jest to kompletne. Przez pewien brak płynności, co za tym idzie, czyli niełatwo jakby wymienić, tak jak rynek nieruchomości, nie wiem, niełatwo jest sprzedać mieszkanie, tak? Bo to musisz czekać na kogoś, aż ktoś ci to odkupi.
No to to powoduje, że właśnie jak jest nagły taki strzał, powiedzmy, popytu, że nagle, nie wiem, właśnie tak jak mówisz, Elon Musk, tak, wrzucił tweeta i nagle wszyscy się rzucają na to, no to przez ten brak płynności, przez ten brak regulacji to pompuje. Generalnie manipulacja rynkiem na takiej zasadzie, jak Elon Musk robi, to jest generalnie karalne, tak, kiedyś. Ja pamiętam, kiedy to było. Gdyby było karalne, to by siedział w więzieniu. No powinien, ale jest Elonem Muskiem. A czy to jest rynek też nieregulowany? Jeżeli robiłby to na rynku akcji, no to poszedłby siedzieć. To jest rynek nieregulowany i jakby tylko dlatego no tak. Nie idzie siedzieć. Ale wiesz, to też pokazuje, Krzysiek, jak ten rynek jest młody, prawda? Jeżeli on, i to już jest wielomiliardowy rynek na ten moment, ale wciąż taki człowiek jak Elon Musk potrafi sterować jednym tweetem, tym całym rynkiem, więc to pokazuje, jak ten rynek jest jeszcze młody, jaki on ma jeszcze potencjał do rozwoju. Jeśli mogę, wiesz co, to jest ciekawe to, co powiedziałeś odnośnie właśnie Elona Muska, bo zazwyczaj jak ludzie właśnie widzą na przykład, czy to tego Dogecoina, czy coś tam i widzą, że Elon Musk o tym gada, to nie de facto Elon Musk, powiedzmy, kupuje, tak? Albo nie tyle ludzie... Znaczy nie wiemy tego, co on tam robi. Tak no, trochę powiedzmy. Wiemy, bo są raporty Tesli tak, kwartalne. Tak. Ale jak rozumiem, nie jest tylko Tesla, tylko ma jeszcze swoje prywatne jakieś... Ale jakieś pieniążki chyba masz? Najważniejsze, aczkolwiek podobno gdzieś tam sprzedawał wszystko i poinwestował w firmę, ale to już inna sprawa. Problem jest taki, że rynek jest bardzo, jakby to powiedzieć, skomputeryzowany. Im bardziej skomputeryzowany, tym bardziej inteligentne są oprogramowania do tradingu, tak, do inwestowania. I masz na przykład oprogramowania oparte o sztuczną inteligencję, jakieś tam deep machine learning i tak dalej, które wyłapują na przykład kontekst, jakieś konkretne słowa w kontekście, nie wiem, na przykład tweeta, tak? albo gazety, albo mm-hmm. nie wiem, był kiedyś taki Warren Buffett, tak? Jest Warren Buffett, on ma ten fundusz, ten Berkshire Hathaway, to jest jego fundusz tam inwestycyjny. Kiedyś był taki case, że Anna Hathaway, ta aktorka, nie? Ona, mm-hmm. ona, nie pamiętam, nawet czy to Oscary. No ja mam żonę, to nie mogę nic mówić. No ja też mam, ale to nie możesz powiedzieć, że inna kobieta. Pozdrawiam cię. Co to za związek, jak nie możesz inne kobiety pochwalić? Tak. Nie, no żartuję rzeczywiście. Natomiast ta Anna Hathaway... No to powiedz na to, że jest ładna. No jest ładna. Ale to udałeś. To dla ciebie to robię. To właśnie jak ona wygrała, nie pamiętam, czy to Oscary, czy jakieś tam, wiesz, nagrody, no to wszystkie nagłówki były, o, Anna Hathaway wygrała, nie? A że jej nazwisko pisze się tak samo jak tego funduszu, no to fundusz wypompował, bo algorytmy to podłapały, żeby skupować akcje i wypompowały ceny, nie? No i więc właśnie o tym mówię. Masz jakby takiego typowego tradera, który zagląda właśnie na przykład 3 razy, nie wiem, dziennie, albo potem coraz więcej, albo w ogóle nie zagląda do portfela. No i dajmy na to, wrzuca się gdzieś tam news jakiś w internecie, tak? Po 5 godzinach zobaczył, że Elon Musk, nie wiem, wrzucił tweeta o jakiś tam żart z Bitcoinem i Bitcoin idzie do góry, tak? No to zagląda w portfel, tak? Siada po ciężkiej pracy, po dniu pracy, wyciąga tego, kupuje, no i kupuje zazwyczaj już 5 godzin po fakcie, czyli po jakichś tam wzrostach, nie? I no, prowadzi to do tego, że generalnie przez to, że rynek jest skomputeryzowany, że masz mnóstwo algorytmów właśnie, masz mnóstwo tych sztucznych inteligencji w tym, które zresztą są narzędziami bankowymi, mnóstwo banków mm-hmm. inwestycyjnych, jakieś tam JP Morgany i tak dalej, no siedzą w tym, oni ładują ten hajs w przewidywanie, wiesz, rynku, mm-hmm. tak jak przewidywanie pogody, jacyś tam inni meteorolodzy i, no i przewidują te ceny na swój sposób, tak? No i taki ty, taki ja, czy taki Wojtek z perspektywy tradingu, no musimy się mierzyć właśnie z takim JP Morganem, z takim gigantycznym bankiem, nie? Który ma jakieś multimiliardowe w ogóle oprogramowania. No i to te oprogramowania skupują to, co na przykład Elon Musk powie. To nie tyle Elon Musk wrzuca, wiesz, tweeta i leci szybko na pałę i kupuje, tylko, wiesz, żeby kliknąć, tylko on się tym bawi. Okej, okay, a powiedziałeś o tych wykresach, które masz przed oczami i no. że całkiem dobrze je czytasz, bo wykresy na normalnej giełdzie to z czegoś jednak wynikają, to znaczy trzeba no przewidzieć, czego? Które przedsiębiorstwo będzie jakoś tam się w miarę rozwijało w najbliższym czasie, które zanotuje dobre zyski, które będzie wypłacać dywidendy, no bla, 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 takie dość tradycyjne, przestarzałe z twojej perspektywy na pewno no i koniecznie. Sprawy. Natomiast no. czy ty po prostu przewidujesz zachowania ludzi, czy coś więcej? Wiesz co? I to, bo przewidywania ludzi, jak się okazuje, znaczy przewidywania zachowań ludzi, zachowania ludzi są cykliczne, je można przewidywać. To znaczy jesteś w stanie powiedzieć, że nie wiem, jak kogoś strzelisz w japę, no to się wkurzy. Tak? Nie musisz być prorokiem jakimś, żeby wiedzieć, że to go zdenerwuje. I wiesz, że wtedy na przykład on, nie wiem, zacznie się bronić, tak? Jakąś gardę złapie czy coś. No to nie każdy.
Nie, nie, nie. Ja tego nie powiedziałem. Ja tego nie powiedziałem. Ale okay. No dobra, okej. Okay. Pozdrowienia. No więc przewidywania, jakby przewidywania rynkowe są stricte zależne od przewidywania jakby no pewnych wzorców zachowań ludzi, tak? I właśnie tak jak powiedziałem, są pewne, większość ludzi, to znaczy ten cały środek tego rynku, to całe to mięcho, czyli nie ci, co zarabiają pieniądze, ani nie ci, co ekstremalnie tracą, tylko ci tacy przeciętni traderzy, inwestorzy, no to właśnie bardzo są przewidywalni. Mhm. Są bardzo przewidywalni. Jesteś w stanie powiedzieć, że jak tylko rynek wypompuje, to oni będą zamiast sprzedawać, to oni będą lecieć i kupić więcej, bo nie wiem, ktoś w telewizji powiedział, tak, że na przykład warto kupić, a ci w telewizji zazwyczaj to mówili też, że wiesz, różne jakieś tam Abergoldy i tak dalej. No. No więc te ludzi w telewizji zazwyczaj nie warto słuchać, chyba że są mądrzy. Nie wiem, gdzie jest kamera, ale... To jeszcze nie jest telewizja, to jest internet. A telewizja internetowa. No. W każdym razie można przewidywania rynkowe opierać o przewidywania zachowań ludzkich, nie? Bo te zachowania ludzkie w postaci zazwyczaj dwóch takich skrajnie przeciwnych stanów emocjonalnych, to jest strach i chciwość, nie? To jest coś, co napędza rynek, to jest coś, co napędza w ogóle ludzi do działania, nie? Jak masz z punktu widzenia psychologicznego na przykład, masz takie podstawowe dwa rodzaje bodźców, czyli jest taki towards pleasure, czyli jakby do przyjemności cię ciągnie, ale i masz away from pain, nie? Czyli jakby od bólu, czyli nie wsadzasz ręki w ognisko i patrzysz jak płonie, tylko raczej uciekasz od tego bólu, nie? I to są właśnie te same instynkty takie, które były dziesiątki tysięcy lat temu, jak gdzieś tam spieprzaliśmy przed mamutami, no to te same zachowania tak naprawdę są widoczne na rynku. Mhm. I nie ma to znaczenia, czy to jest rynek akcji, czy to jest rynek na swój sposób, powiedzmy obligacji. Też tam jakieś dochodzą do tego takie ruchy. Czy to jest rynek złota, tak? Wszystko, wszędzie, gdzie jest pewne nastawienie inwestorów, gdzie jest pewne zrzeszenie, grupa inwestorów, no to jest jakiś sentyment zbiorczy, jest jakieś wspólne nastawienie. No i zazwyczaj jest tak, że większość jest w błędzie. I większość dlatego traci pieniądze. Bo właśnie jak trzeba sprzedawać, to wszyscy kupują na pałę, a jak trzeba kupować, to wszyscy sprzedają na pałę, żeby jak najszybciej tylko sprzedać. Okej. Okay. Włączymy sobie naszą linię telefoniczną, zacznijmy odbierać telefony, natomiast jeszcze tak zgaduję ode mnie pytanie, bo jeszcze ode mnie pytań będzie kilka i głównie będą to super. Pytania takie nieprzyjemne wobec kryptowalut, bo chciałbym porozwiewać wszelkie wątpliwości, które sam mam w głowie. Natomiast jak rozumiem, wy nie jesteście takimi typami jak ja, którzy po prostu mają te waluty i je trzymają, tylko wy cały czas, codziennie jedną sprzedajecie, drugą kupujecie, nie? Paradoksalnie jedną z najlepszych strategii jest trzymanie nic nie robienia. Właśnie najtrudniejszym elementem tego wszystkiego jest nic nie robienie z tym, bo im bardziej się tym zajmujesz, tym bardziej to wchodzi w hazard. I tym bardziej to wchodzi w takie rzeczywiście, no taką rosyjską ruletkę. Nie? I właśnie im bardziej się nakręcasz, im bardziej się od tego uzależniasz, to tym bardziej nieracjonalnie działasz też. I tym łatwiej ci będzie sprzedać ze stratą, aniżeli, no i kupić gdzieś tam na górce, tak? Mhm. Czyli działać zupełnie na przekór logice. Ja tak samo właśnie na trzymaniu, czyli na tak zwanym hodlowaniu opieram swoją strategię inwestycyjną, także to nie ma nic z tym złego, że po prostu trzymasz i jesteś odporny na wahania rynkowe. Ja przykładowo, moje korzenie wywodzą się z rynku akcji, z giełdy papierów wartościowych i ja zawsze opierałem swoje decyzje inwestycyjne na tak zwanej analizie fundamentalnej, czyli wiesz, wchodziłem w raporty, w bebechy danych spółek akcyjnych, patrzyłem, czy one są niedowartościowane, czy nie, czyli szukałem tak zwanych perełek. No nie? I jeden z takich moich najlepszych zagrań to było kupienie CD Projektu w 2014 roku. Kiedy nie wypowiadaj jeszcze... tego słowa. CD Projektu. Okay. Przepraszam, ostatnio zostałem nauczony, że źle to wymawiam, CD Projektu. Tak zostałem poprawiony przez jedną osobę, która tam pracuje, ale mniejsza z tym. W każdym razie i oczywiście to przynosiło niesamowite stopy zwrotu. Ja potem również inwestowałem w różne spółki gamingowe typu 11B, Bloober i one też potrafiły przynosić takie stopy zwrotu porównywalne do rynku krypto, ale umówmy się, na przestrzeni ostatnich 10 lat giełda papierów wartościowych nie była w stanie zapewnić takich zwrotów z inwestycji jak giełda kryptowalut i stąd doszedłem do wniosku, że skoro jestem dobry w wyszukiwaniu takich perełek, no to spróbuję po prostu przenieść tę wiedzę na rynek krypto i w ten sposób, opierając się typowo na analizie fundamentalnej, wyszukiwałem takie projekty, które są oparte w prawdziwym świecie.
ja jestem może trochę boomerem, ale ja właśnie szukam... Jakim boomerem? W takim sensie, że wiesz, po prostu ja szukam w rynku krypto takiego nawiązania do prawdziwego świata. Jakby moją największą inwestycją była Luna, którą kupowałem po 45 centów i obecnie jest warta $40. Kupiłem ją dlatego, że zobaczyłem, że w Korei Południowej... No dobra, ale podobno kupiłeś tylko dwie, no to wiesz, właśnie chwali chyba. Spokojnie, spokojnie. Nie sprowokujesz mnie do tego, żeby powiedzieć ile. Dobra, trzy. Natomiast dlaczego kupiłem Lunę? Dlatego, że zobaczyłem, że ponad 2,5 miliona Koreańczyków jest zarejestrowane w takiej aplikacji jak ChaiUp. To jest taki Revolut koreański. I dochody z tych opłat transakcyjnych trafiają jako staking rewards właśnie dla stakerów, powiedzmy osób, które zablokowały Lunę na lokacie w formie właśnie takiej dodatkowej dywidendy, prawda? I wtedy doszedłem do wniosku, że to jest produkt, który jest niedowartościowany, faktycznie ta analiza się spełniła. Także tutaj warto i chciałbym tu podkreślić, że ten rynek krypto nie jest tak całkowicie oderwany od świata. Do nas się jako do startery zgłasza bardzo dużo takich projektów, które mają swoje prawdziwe, realne biznesy. Na przykład w tym tygodniu miałem rozmowę z polskimi inżynierami, którzy mają patenty w 36 krajach na konwertowanie energii elektrycznej z fotowoltaiki do wodoru i z powrotem. Jest to pewien sposób na przechowywanie tej energii elektrycznej w tańszy i bardziej efektywny sposób. I oni też chcą wejść do branży blockchain, dlatego że jest to też łatwiejsza branża do pozyskiwania kapitału. Zobacz, że teraz, jeżeli chciałbyś pozyskać, na przykład wypuścić jakiś, no nie wiem, klub piłkarski, wypuścić jakiś właśnie taki w przemyśle energetycznym jakiś biznes, no to musisz zapewne oddać pakiet kontrolny nad spółką z 51% i jeszcze zapewne nie zbierzesz odpowiednich funduszy. Branża krypto... Uważaj, z kim rozmawiasz. Branża krypto i właśnie... To był problem, z którym się zmierzyli ci inżynierowie, że oni mieli ogromne zainteresowanie ze strony polskich koncernów, ale w zamian za oddanie kontroli nad spółką. Tymczasem branża blockchain potrafiła naprawdę w bardzo efektywny sposób zebrać ten kapitał, nie tracąc równocześnie kontroli nad spółką. I tutaj właśnie chciałem to zaznaczyć, że naprawdę ta branża ma oparcie w realnym świecie. Oczywiście są takie projekty jak Shiba, jak Doge, które są typowymi memami. Ja bym tu bardziej nawiązał do psychologii, bo wskazałeś Elona Muska, ale w rynku tradycyjnym też są takie przykłady, jak Warren, jak wychodziła informacja, że Warren Buffett zainwestował w jakieś aktywo, no to to aktywo na bazie tej informacji rosło, prawda? No bo Warren Buffett jest pewnego rodzaju wyrocznią ze względu na swoje sukcesy. I tak samo jest z Elonem Muskiem. Zobaczcie, że my trochę nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, ale tam Tesla jest jednym z najwyżej wycenianych aktywów giełdowych i on też jest pewnego rodzaju wyrocznią. Żyjemy też w świecie influencerów. Coraz więcej osób korzysta z mediów społecznościowych i to, co ci influencerzy powiedzą, to kształtuje ich decyzje zakupowe. Dlatego to będzie postępowało. Właśnie takie osoby jak Elon Musk będą wpływały na wiele rzeczy na bazie tego, jaka jest jego opinia. Mhm. Dobra, odbieramy pierwszy dzisiaj telefon. Halo, słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szymon z Krakowa. Ale kiedyś pisałem jako U zamknięte i pewnie część mogłaby mnie jakoś tam poznać. Mam bardzo złożone pytanie, ponieważ ja rynkiem kryptowalut bardziej się interesuję, aniżeli zajmuję. To jest mniej więcej tam od 5 lat. I ta bańka, która miała miejsce mniej więcej od tam 2017 do mniej więcej 2008 roku, patrząc na bardzo wysoki wolumen, możemy powiedzieć, że śmiało była to bańka ulicy, czyli bańka wielu pozytywnych informacji, która mówiła, że Bitcoin tylko rośnie. Dzisiaj pewnie większość traderów, którzy, albo inaczej, większość osób, które inwestowały w tamtym czasie, opiera się pewnie o analizę techniczną, o jakieś wiadomości, natomiast do głosu coraz bardziej dochodzą pewnie influencerzy, którzy bardzo mocno wpływają na kurs poszczególnych kryptowalut. Wspomniany Elon Musk. Analizując nawet wykres Google'a i popularność pewnych fraz, na przykład Bitcoin Trading, Ethereum Trading, pierwsza teza, którą postawiłem, się sprawdziła. I moje pytanie do panów brzmi następująco. Jak panowie myślicie, z czego wynikają dzisiejsze wzrosty?
na W1, na BTC USDT wyrysowała się spadająca gwiazda, czyli raczej można było powiedzieć, że jesteśmy w odwrocie. To się zobaczy. Ale niewątpliwie wzrosty były bardzo spektakularne. Panowie, żeby nie przeciągać i nie rozbudować tego pytania, z czego one wynikają waszym zdaniem? Jeżeli odpowiedź na to pytanie padła wcześniej, wybaczcie, ale włączyłem się jakieś przed 10 minutami do audycji. Dobra, to pytanie do Krzyśka chyba, nie? Nie ładujcie mnie na konia takiego, z którego zaraz spadnę. No, jeśli pytasz o ten Shiba Inu, tak? Bo nie dosłyszałem. Nie, ogólnie skąd się biorą wzrosty na rynku? Nie, tylko i wyłącznie o wykres Bitcoina. A, Bitcoina. To mnie interesuje. Okay, ponieważ, czyli... mówiąc o kryptowalutach, przepraszam, że wejdę jeszcze w słowo. No. Ciężko jest, przede wszystkim o Bitcoinie, ciężko jest mówić o fundamentach. Nie ma wskaźników typu wartość księgowa, cena zysk, cena wartość księgowa, cena zysk i wielu innych wskaźników. Nie możemy też oszacować wartości danej kryptowaluty poprzez analizę fundamentów, no bo jej tak naprawdę nie ma. No dobrze, no to skąd wzrosty? Ale to trochę ludzie, chyba mówiliśmy. Ludzie, mówiliśmy. Psychologia. To jest psychologia rynkowa. Panie Krzysztofie, tam jeszcze odpowiadając na pańskie pytanie. Wykres jest odzwierciedleniem tylko i wyłącznie emocji albo decyzji ludzi, więc to ja wiem i to jest najprostsza odpowiedź. Ja tylko pytam o waszą ocenę sytuacji. Znaczy... I ona może być błędna, bo wszyscy traderzy, wszyscy inwestorzy się bardzo mocno mylą. Ja również, panowie też. Okej, dobra, dziękujemy bardzo. Spróbujemy się zmierzyć z tym pytaniem. Tak. A to jest tu już ostatnie, jeszcze może będzie jedno. Aha, no dobrze, no to w porządku. Okej. Zacznę od tego, że no na swój sposób się zgodzę odnośnie tych fundamentów. No na pewno nie masz wskaźników typu jakieś price to earnings, tak, price to sales i tak dalej, które masz typowo fundamentalnie na rynkach akcji na przykład. No więc jest to pewne, jakby to powiedzieć, no, pewna przeszkoda, tak? No ale to przeszkoda jest na swój sposób też ominięta przez to, czym jest Bitcoin jako taki, tak? I Bitcoin jakby ma pewną zakodowaną wartość fundamentalną w postaci właśnie tych, co wspominaliśmy, tak? Tej użyteczności, czy na przykład właśnie tej samej struktury deflacyjnej, tak? Która powoduje, że coraz ciężej jest wydobyć tego Bitcoina, więc ten fakt tego scarcity, tej rzadkości tak naprawdę, jak masz ze rzadkością złota, właśnie powoduje, że docelowo, jak jeszcze inflacja idzie w górę, tak jak Wojtek mówił, no to efekt jest taki, że to siłą rzeczy coraz bardziej służy i coraz bardziej przyciąga uwagę właśnie czy to tak zwanych tych retails, czyli takich zwykłych inwestorów, czy rynków, no, traderów instytucjonalnych, czyli właśnie tych banków i tak dalej. No więc z jednej strony masz właśnie ten hedge przeciwko... Tylko i wyłącznie giełd, przepraszam, nie widać tego na wolumenie. Jeszcze raz? Co wolumen? Patrząc, analizując tylko i wyłącznie wykres poszczególnych giełd kryptowalut, nie widać... tego w sposób znaczący na wolumenie, czyli wolumen jest cały czas bardzo niski, a wzrosty cały czas następują. No, ale cena cały czas rośnie, więc jakby nie widzę. Znaczy, ja bym, wiesz co, jeszcze nawiązał do tego, z czego ja uważam, że wynikają te wzrosty i tutaj ta odpowiedź musi być złożona, prawda? Z jednej strony taki pierwszy podstawowy powód to jest to, że żyjemy w czasach niskich stóp procentowych, kiedy jest bardzo dużo pieniądza w obiegu i ludzie szukają sposobu na przechowanie jego wartości. De facto mamy bańkę nie tylko na Bitcoinie, bo powiedzmy sobie szczerze, obecnie mamy bańkę na rynku kryptowalut. My nie przyszliśmy tutaj z Adrianem, żeby wmawiać wam, że Bitcoin na pewno będzie cały czas rosnąć, tylko on jest pewnego rodzaju... Co, obecnie... będzie spadać? No z czasem, tak, 2-3 miesiące. Ty kiedyś... ją musisz sprzedawać. Tak, ale słuchajcie, taka sama bańka jest na rynku... Mógłbyś mi 2 dni temu powiedzieć. Nie, jeszcze potrzymaj, Krzysiek, ale taka sama bańka jest na rynku nieruchomości, taka sama bańka jest na rynku akcji amerykańskich i z tego też powodu ludzie, z tego powodu też ten rynek rośnie, no bo mamy tyle pieniędzy w obiegu. Jeżeli dodamy do tego ograniczoną podaż i malejącą inflację, no to mamy już pewnego rodzaju... powód na zasadzie zwykłych zasad popytu i podaży. Do tego dojdziemy jeszcze do analizy on-chain. Tutaj wskazałeś, że faktycznie nie mamy możliwości badania takich wskaźników cena do zysków, no bo Bitcoin jako kryptowaluta nie przynosi zysku, ale mamy takie świetne narzędzie jak analiza danych on-chain. Na czym to polega? No polega to na tym, że blockchain jest generalnie jawny, więc możemy śledzić ruchy
osób, które posiadają portfeli, które posiadają tego Bitcoina. I na tej podstawie, i to jest moim zdaniem znacznie lepszy wskaźnik, którego nie mamy w rynkach akcji, no bo tam raporty ujawniają się co kwartał, no i dopiero wtedy jesteśmy w stanie oszacować, jakie zachodzą ruchy. Tutaj możemy każdego dnia analizować, co robią wieloryby, co robią duże instytucje finansowe i spróbować przewidzieć, co stanie się dalej w rynku. I to, dlaczego ja kupiłem swojego Bitcoina w zeszłym roku, to dlatego, że zauważyłem, że po prostu duże instytucje finansowe, te wallety, portfele, które miały dużo bitcoinów u siebie w portfelu, czyli ja z założenia traktuję, że to jest tak zwane smart money, zaczęły akumulację. I to z czasem doprowadziło do tego, przy odpowiedniej kampanii marketingowej, że zaczęły wchodzić masy. I to jest też dobry wskaźnik, którego polecam wszystkim śledzić, tak aby być o krok przed rynkiem. Czyli 100 tysięcy nie ma się co spodziewać. Jeszcze raz? Czyli 100 tysięcy w najbliższym czasie nie musimy się spodziewać. A tutaj się nie zgodzę. Ja też bym się nie zgodził, bo wiesz co, jest też coś takiego jak cykliczność Bitcoina, prawda? I to wynika z tego, że Bitcoin ma z góry zaplanowaną swoją inflację, tak? Jakby mamy co jakiś czas halvingi. No nie wykopiemy więcej niż 21 milionów. Tak, i mamy co jakiś czas halvingi. I to już się sprawdziło w trzech ostatnich cyklach, że w określony czas od ostatniego halvingu wyznacza nam szczyt hossy. I słuchajcie, do tej pory się to sprawdzało zawsze i to jest taka, można powiedzieć, element psychologiczny, który możliwe, że tutaj działa, ale z tej analizy wynika i do tej pory ona zawsze była trafna, że szczyt tego cyklu możemy się spodziewać go na przełomie czwartego kwartału i pierwszego kwartału 2022. Dokładnie. I z tego też powodu najwięcej analityków szacuje, że właśnie te 100 tysięcy w okolice tej wyceny możemy się spodziewać właśnie pod koniec tego roku. Jeżeli miałbym powiedzieć, na ten moment, jeżeli nie będzie takiego czynnika, który spowoduje pęknięcie tej bańki, bo jesteśmy skrajnie przewartościowani, to właśnie spodziewałbym się, że w czwartym kwartale możemy sięgnąć takich wycen. Dziękuję. Poprosimy o ostatnie pytanie. Z tymi 2% by się zgodził, tylko one trwają permanentnie od wielu lat. Poprosimy pytanie. Okej, tyle, bo jakby... Rozwinęliśmy bardzo mocno temat i myślę, że jakby odpowiedź mnie usatysfakcjonowała. Chciałem podziękować, bo nie moglibyśmy ciągnąć tę nieskończoność. Czyli sugerujecie panowie, że pod koniec roku setka. Według mnie tak, ale to nie znaczy, że ludzie powinni teraz inwestować. Nie możemy oczywiście rekomendować niczego. Słuchaj, to jest tylko prawdopodobieństwo, prawda? Tak jak w maju, kiedy większość analityków szacowała, że to już jest koniec, że to jest początek bessy i chyba tylko Adrian i ja mieliśmy taką odwagę, żeby publicznie powiedzieć, że z naszej analizy wynika, że to nie jest jeszcze koniec, tylko będziemy mieć odbicie i okazało się to prawdą. Ale my nie wiedzieliśmy tego. To było pewnego rodzaju analiza prawdopodobieństwa, na podstawie której podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. Znaczy, generalnie chcielibyśmy uniknąć tego. Niech nikt na podstawie tego programu nie podejmuje żadnych... Niech w ogóle wyłączcie komputery, znaczy komputerów nie włączacie. Nie logujcie się dzisiaj do żadnego banku i tak dalej. Nie róbcie żadnych transakcji finansowych. Nie o to w tym programie chodzi. Chcemy zrozumieć, przynajmniej ja, fenomen kryptowalut. Dziękujemy bardzo za telefon. Bardzo dziękuję. Dzięki. Wiesz, takie analizy, kiedy będzie drożej, to sprzedawcą cebulek tulipanów też się kiedyś zdarzało. W przyszłym roku będą być jeszcze drożej, aż w końcu się okazało, że nikt tego nie kupił. No tak, no i tak właśnie się też dzieje właśnie na tym przegięciu rynku, które będzie. Czy to nie jest pewien. Czy nie jest trochę tak z kryptowalutami, z Bitcoinem, że wszyscy wiedzą, że to w pewnym momencie się skończy i tylko trzeba wyczuć, kiedy uciekać? No. Jakby tak było, to by każdy był bogaty, nie? A by nikt nie tracił pieniędzy. Właśnie to jest ten hazard, to są te emocje, to są te instynkty, no, często stadne. Które no, wprowadzają tak zwany efekt FOMO, czyli Fear of Missing Out, gdzie ludzie boją się, że przegapią coś, nie? I dlatego, tak jak widzisz, te Black Friday'e, na przykład te czarne wyprzedaże, nie wiem jak to się nazywa, ludzie lecą na pałę po prostu, żeby lecieć, tylko żeby być częścią tłumu. Oni nie mają powodu, tak? Bo wiedzą, że i tak na przykład nie dostaną jednego telewizora 50% taniej, bo wszyscy to wykupią, ale biegną, bo wszyscy biegną. I co więcej, biegną, bo jak się zatrzymają, to ich ludzie zdepczą. Tak? Więc tutaj masz właśnie te instynkty stadne, masz chciwość, masz właśnie ten strach i ta mieszanka tego tak naprawdę powoduje, na tyle cię zaślepia i zakrywa oczy, że ty
jedyne, o czym myślisz, to to, żeby za wszelką cenę coś kupić. Kiedy wszyscy kupują, to za wszelką cenę chcesz kupić, tak? Bo wszyscy kupują, bo czujesz presję, bo twoja rodzina ci mówi, bo fryzjer ci mówi, że kupił i zarobił. I im więcej ludzi właśnie dołącza no, na pewnym etapie rynku, no to tym bliżej jest to szczytu, bo tym większą płynność tak naprawdę mają ci tak zwani wieloryby, tak? I wtedy te wszystkie banki, właśnie wszystkie te instytucje, o których Wojtek mówił, wtedy oni zrzucają po prostu, bo inaczej by musieli oddawać gruby hajs do rynku. I to jest ciekawe, bo na przykład fakt, że tutaj jesteśmy w tym świetnym kanale sportowym. Dziękuję. Jojo, pozdrowienia. To na swój sposób jest też trochę taką samospełniającą się przepowiednią i potwierdzeniem tego, że rynek najprawdopodobniej za 2-3 miesiące się skończy. Dokładnie. I im więcej będziesz słyszał tego w mediach, im będziesz więcej widział być może nas w telewizji, no to tym bliżej jesteśmy rynku, jeśli chodzi o koniec. Tak, jeżeli będziesz... Co rozumiesz przez koniec rynku? Mam na myśli pęknięcie bańki i zjazd 90% w dół cykli, no to stopniowo. Czyli mówiąc trochę w skrócie... 90% w dół? Tak, może tak być. Na Bitcoinie to jest typowe, 80-90%. I potem trzeba dalej trzymać. No nie, właśnie chodzi o to, żeby się wykaszować, zebrać profity, przenieść... Wykaszować, jakieś... a potem kupić, jak już spadnie. Dokładnie. No i tak cykl za cyklem. Wcześniej mówiłem, że ja trzymam, a wy mówicie, żeby nie trzymać, no ale tylko miesiące. Do pewnego momentu. No to masz strategię właśnie, widzisz, różne tradingowe, tak? Można tak w nieskończoność, bo masz takich ludzi, znam takich zwrotnialców, co grają na świeczkach takich minutowych, że na przykład co każdą minutę robią decyzję jakąś, tak? Znam takich, co robią co sekundę na przykład, ale to już są też jakieś mózgi. Ja osobiście trzymam pozycję raz na 2-3-4 miesiące być może, tak? Teraz planuję na przykład całkowicie wyjść z rynku kryptowalut, zupełnie, no może tam zostawić jakieś 10%, tam się pobawić, zrealizować te wszystkie profity, które gdzieś tam wcześniej wyszły i przenieść w inne aktywa, tak? Na przykład srebro jest niesamowicie niedowartościowane, jestem przewielkim fanem srebra po prostu, jeśli chodzi właśnie o wykresy. To jest ciekawe, bo to... Zaraz nam zrobi się program o srebrze i o złocie. Nie. Ale to jest ciekawe, bo srebro ostatnio właśnie z perspektywy tych wykresów i tak dalej dało taki tak zwany sygnał rynkowy, który właśnie na wzrost, na hossę, który ostatni raz był widziany 18 lat temu. To jest, no, ja pierwszy raz coś takiego w życiu widzę, ale to jest, z tym się jakby nie kłóci. To nie wynika już z tej psychologii, tylko wynika z pewnych trendów takich właśnie kilkudziesięcioletnich, które wynikają też między innymi z tej inflacji. No ale 2-3 miesiące według mnie i koniec. I tutaj właśnie fakt tego, że jesteśmy tutaj w studio u ciebie, według mnie no, jest samym potwierdzeniem tego, że już jesteśmy blisko. Niekoniecznie teraz, bo jeszcze najlepsze tak naprawdę przed nami. Równie dobrze mogłem was zaprosić rok temu i tak samo byśmy sobie pogadali. No ale nas nie zaprosiłeś. Ale rok temu nie miałeś jeszcze żadnych kryptowalut, prawda? No nie miałem. No właśnie. No i o to w tym chodzi. Chodzi o to, że widzisz, pochwaliłeś się swoim portfolio, że ono tak ładnie wzrosło i wiele ludzi się tym dowiedziało, chciało się dowiedzieć więcej i to jest już znak, że wiesz, jeżeli twój taksówkarz zaczyna cię pytać, czy warto inwestować w Bitcoina, no to jest... Nie pytać, tylko mówić. Albo mówić, że on już zainwestował, no to jest znak, no wiem, że... ulica wchodzi, trzeba uciekać. Dokładnie. Czyli odpowiadając na twoje pytanie w jednym zdaniu, tak... Trochę te zmienności, te takie tak zwane volatility, wynika właśnie z tego, że każdy czeka tylko na ten moment, kiedy ta bańka pęknie i rozpocznie się BES-a. Ale na tym właśnie polega cykliczność rynku kryptowalut i stąd z tej cykliczności wynika, że za jakieś 2-3 miesiące możemy się spodziewać odpływu kapitału. Dobrze, teraz telefon. Po tym telefonie prosimy chwilę nie przyjmować telefonu, bo muszę kilka jeszcze pytań zadać. Halo? Halo. Tak, witamy. Z tej strony pytania. Witam was wszystkich, panowie. Cześć. No. Cześć. Mam pytanko, kilka pytań, czy zacznę od pierwszego. Być może najpierw dla Adriana. Ostatnio to dnia Bitcoin zanotował 10% stratę około i teraz jest rozumiecie coś? Przepraszam, tylko ja nic nie rozumiem. Postaraj się troszeczkę wolniej mówić, bo jakieś zakłócenie było na linii. Okej, teraz lepiej. Bywało lepiej? No, teraz lepiej? Spróbujmy, tak. Okej, to cześć wszystkim jeszcze raz. Pytanie pierwsze. Od tygodnia Bitcoin gdzieś tam tajczył straty 10%. I teraz się konsoliduje na poziomie gdzieś na 58-59 tysięcy. Pytanie, jak długo to potrwa?
i jak jeszcze mocno możemy spać w tym krótkim gdzieś tam interwale i kiedy lecimy do domu. No dobra, czyli klasyczek taki. No dobra. No więc tak, z takich faktów widzisz, problem jest taki, że odnośnie, to są pytania, które ja często dostaję, nie, jako ten technik rynkowy, czyli ktoś, kto się zna na wykresach. I ja nie mam kryształowej kuli, nie? Ja ci nie jestem w stanie powiedzieć, co będzie za 5 godzin, za 15 dni, za 7 godzin i 3 minuty, jakby gdzie Bitcoin będzie. Natomiast możemy zgadzać się odnośnie tego, jakie są długoterminowe trendy na przykład, bo to one wyznaczają kierunek rynku na przykład, tak? I Bitcoin, ja to dzisiaj mówiłem, co bardzo, bardzo często, kilka razy w tygodniu generuję takie darmowe raporty właśnie odnośnie rynku Bitcoina, które każdy gdzieś to może znaleźć na moim Twitterze na przykład. Dzisiaj, jak pisałem raport, to podważałem, no nie tyle podważałem, co podkreślałem wagę tego, że Bitcoin właśnie ostatnio przebił nowy all-time high, tak? Czyli tę nową najwyższą wartość. Przebił szczyt z 65 tysięcy z kwietnia. I to jest, z tym się nie kłóci, tak? My tutaj musimy odnosić się do faktów. Jakby fakt jest taki, że rynek pokazuje pewną siłę. No więc każda jakaś taka korekta, mając na uwadze, że to jest cały czas hossa, każda korekta de facto, no, czyli taki trend krótkoterminowy, trend przeciwko głównemu trendowi, no jest co do zasady tak zwany buy the dip, tak? Czyli masz możliwość zakupienia tego po jakiejś tam mało obniżonej cenie. Oczywiście najlepszym wyjściem było kupienie Bitcoina wtedy, kiedy ja i Wojtek mówiliśmy po, nie wiem, 5, 6, 7 tysięcy dolarów, a nie po 67. No więc mając na uwadze, że teraz, jak ktoś teraz dołącza, no to już jakby, że tak powiem, przegapił 3 lata hossy bardzo dobre i dołącza się na ostatnią tak naprawdę chwilę, no to dołącza się na tę najbardziej chwiejną chwilę. No więc mamy ten trend zdefiniowany wzrostowy, długoterminowy, mamy nowe all time high, które jest potwierdzeniem kolejnym takim z rynku, że rynek chce iść wyżej. I mamy krótkoterminowy taki ruch, no, boczny, może taką korektę właśnie, w miejscu, gdzie w maju rynek tak naprawdę pokazywał znaczną słabość, tak? Czyli powyżej 58 tysięcy dolarów, tak jak zauważyłeś, kwiecień, maj, to tam tak naprawdę odbywała się tak zwana dystrybucja profitów, tak? Czyli wszystkie te grube wieloryby, ryby, one zrzucały te swoje profity po bardzo dużym wzroście. I teraz od 30 tysięcy dolarów do tego 67 tysięcy dolarów, no to jest generalnie duży wzrost, tak? To jest bardzo duży wzrost i ta korekta, która teraz jest od 67 do tych 58 marnych, no to jest pierwsza korekta po takim gigantycznym wzroście w ciągu ostatnich kilku tygodni. No więc według mnie jakby to jest coś bardzo tymczasowego, coś bardzo krótkiego. Może to potrwać, nie wiem, 5 dni, może to potrwać 13,5 dnia. Może spaść, zazwyczaj gdzieś tam waha się w okolicach 15%, więc może jakieś tam 56 tysięcy złapie, znaczy tam 56,500 na przykład, tak? Jest na to kilka powodów też, ale no nie jest to coś, czym ja się przejmuję, nie jest to coś, co zaburza, że tak powiem, całokształt jakby specyfiki rynku i tego, że ostatni ten kwartał cykl za cyklem, raz za razem jest najlepszym kwartałem, jeśli chodzi o zwroty na Bitcoinie, no więc dla mnie nie jest to żaden powód do sprzedaży na pewno. Krótkoterminowa korekta. Jeśli ktoś chce się dołączać, ja tego nie polecam, bo już jest późno, ale jak ktoś się chce dołączać, no to zawsze lepiej na dołku niż na górce. Dobrze, dziękujemy bardzo. Słuchajcie, dzięki. Wytłumaczyliście mniej więcej, co to jest Bitcoin, co to są kryptowaluty. Kto miał zrozumieć, ten zrozumiał. Kto jest mną, ten nie zrozumiał. A to jest nieważne. W każdym razie ktoś może powiedzieć, dobra, chcę w to wchodzić, chcę mieć kryptowalutę. Nie to, żebym zachęcał, tylko po prostu mówię, że są ludzie, którzy mogą podjąć taką decyzję strategiczną dla siebie w tym momencie. Ale potem sobie wchodzą w internet, jak ja na przykład, i czytają. Prezes tureckiej giełdy kryptowalut podobno uciekł z aktywami o wartości 2 miliardy dolarów. I to jest z kwietnia. Albo potem jest czerwiec. Dwaj bracia z RPA, założyciele platformy handlującej kryptowalutami o nazwie AfriCrypt, zniknęli wraz z bitcoinami o wartości, przebili tamtego turasa, 3,6 miliarda dolarów. Więc skam za skamem, dużo. Na koniec się okazuje, że dobra,
ktoś dobrze sobie wykminił, jaką chce mieć walutę, tylko że ktoś ten cały jego portfel zwinął i uciekł. Oczywiście. Dlatego to jest to, Krzysiek, o czym rozmawialiśmy na backstage'u przed rozpoczęciem programu. Ty wspomniałeś, że trzymasz swoje kryptowaluty na giełdzie na literę B, tak? Żeby nie dawać tutaj product placementu. I ja powiedziałem ci, że to nie jest dobre wyjście, no bo ta giełda w każdej chwili może się zwinąć i kogo pozwiesz, tak? Jakby... Ale to jest największa na świecie giełda. Tak, tak, to jest największa na świecie giełda, i która ma rejestrację. Z tego, co widziałem, jakie prowizje ode mnie brali, to jest to mocno zyskowna giełda. Tak, i wiadomo, ona już ma określoną reputację, ale w sytuacji, w której, nie wiem, ten depozyt twój gdzieś się zawieruszy, to ty nawet nie będziesz wiedział, kogo pozwać, bo oni mają spółki, muszelki w różnych jurysdykcjach i najprawdopodobniej tym twoim pozwem to po prostu sobie go schowają do sejfu i nic sobie... Do szafy z pozwami. Tak, nic sobie... Tak, czyli nic, tak, tak. Od razu wypełni formularz, ale odpowiedzi nigdy nie dostaniesz. Dlatego najmądrzejszym rozwiązaniem i osoby, które są duże na rynku, nigdy nie trzymają albo przynajmniej nie trzymają dużo środków na giełdach, ponieważ to na giełdzie de facto jesteś uzależniony od takiego podmiotu, który włada twoim kontem depozytowym. I właśnie całe piękno kryptowalut polega na tym, że to ty możesz być swoim bankiem, że to ty, zapisując swoją fazę seed, możesz utworzyć swój własny zdecentralizowany portfel kryptowalutowy i tam trzymać swoje. Jak? Normalnie możesz po prostu zainstalować na przykład takie rozszerzenie do przeglądarki, które nazywa się MetaMask, tak? Założyć tam swój portfel kryptowalutowy i trzymać tam swoje kryptowaluty. I wtedy to ty odpowiadasz za to bezpieczeństwo. A jak ja mam przelać z tej giełdy tam do siebie? Adres. Masz po prostu adres. Tak samo jak przelew bankowy. Generuje ci się twój prywatny adres, na który możesz wysłać swoje, nie wiem, swoje Ethereum, dajmy na to. I wtedy to ty odpowiadasz za to bezpieczeństwo. I ja, szczerze powiedziawszy, najbezpieczniej czuję się trzymając na swoim własnym portfelu, bo tutaj mam fazę seed, która w zależności od portfela wynosi od 12 do 24 słów i generalnie to jest tak mocne zabezpieczenie, że są osoby, które... Słów tyle, czy? Tak. Czy i... admin 1, 2, 3, 4 nie zaakceptuje w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale... To się randomowo, jakby, wiesz, losowo generują to słowo, to musisz sobie zapisać. Nie wiem, czy wiesz, Krzysiek, ale była, jest taka tendencja, widzę jeszcze na takich portalach, że jak generujesz hasło, to że musi być mała, duża litera, cyfry i znaki specjalne. I to wynika z takiego, z analizy takiego kryptografa, który wydał swego czasu analizę, że taka forma zabezpieczenia hasła jest najbezpieczniejsza. Ale ta sama osoba post factum jakby przyznała się do błędu i powiedziała, że właśnie nie, że te programy, które hakują kody, najłatwiej rozpracowywują właśnie takiej kombinacji. Natomiast tu, gdzie się wywalają, tu, gdzie mają problem, to kiedy masz ciąg przypadkowo niepowiązanych ze sobą słów, czyli na przykład zabawka, piłka, futbol i tak dalej. No nie? I tak jest stworzona właśnie ta faza seed. To jest ciąg 24 przypadków słów. I to jest tak mocne zabezpieczenie, że jeżeli nikomu go nie udostępnisz, to nikt ci twoich kryptowalut z tego portfela nie ukradnie. Są osoby, które zapomniały tych słów kluczowych, zgubiły gdzieś ten portfel i nie mogą odzyskać od 3-4 lat. Słynna historia gościa, co jedno mu zostało logowanie, tak? Bo inaczej mu się zablokuje konto, a tam ma ze 150 milionów dolarów. A czy tego nie znam? Też tego nie znam, ale jest dużo... Że wpisał dwa razy niepoprawne hasło, jak za trzecim razem wpisze, to już... A nie, to grupa. Czegoś takiego w kryptowalutach nie ma. Tutaj nie ma, tu masz nieokreśloną możliwość pomyłek. Z tego też powodu osoby, które zgubiły właśnie te fazę seed, używają różnego rodzaju komputerów z ogromną mocą obliczeniową, próbując to złamać. Ale te osoby no niestety nie są w stanie tego zrobić, bo to jest po prostu tak mocne zabezpieczenie. A nie jest, bo ostatnio mi się rzuciło, że chyba w Warszawie zresztą nawet jest jakaś firma, która się zajmuje chyba odzyskiwaniem tego. Jest w Polsce taka firma, która zajmuje się odzyskiwaniem. Ale ona nie jest w stanie odzyskać w sytuacji twojego portfela, twojego adresu, w sytuacji, który po prostu zapomnisz całkowicie. Czyli zajmuje się odzyskiwaniem, a nie odzyskaniem. Wiesz co, ale nie. Odzyskuje, ale jeszcze się nigdy nie udało odzyskać. Nie, słyszałem, że mają skuteczność, ale bo czasami starają. Te błędy ludzkie opierają się nie na tym, że zapominają hasła, tylko to są bardziej trywialne błędy i oni są w stanie w takiej sytuacji te kryptowaluty odzyskać. Także jest taka firma, jakby nigdy nie korzystałem z tego, ale to, co najbardziej
najbardziej polecam, konkludując, to po prostu stworzyć swój własny portfel, zapisać te fazy SIT najlepiej w dwóch różnych miejscach, schować do pancernego sejfu. Ale czy to oznacza, że te giełdy są bardzo ryzykowne, czy tylko... Wszystko jest ryzykowne, widzisz. No nie ma znaczenia, jakby w cokolwiek stary robisz, nie wiem, z pieniądzem, to wszystko ma swoje ryzyko tak naprawdę. Nie wiem, idziesz ze skarpetą pieniędzy, to ktoś ci może podbiec... Bo ja bardziej się boję tego, że sam zapomnę swojego hasła, niż tego, że ta największa giełda się zwinie. No to musisz się jakoś ku temu zabezpieczyć, nie? Tak jak Wojtek mówi, no może wiesz, kilka miejsc, nie wiem. Bardzo zresztą dobrą techniką inwestycyjną jest to, że jak cię korci, żeby właśnie coś zrobić na telefonie, na apce, wiesz, jakoś tam ruch na giełdzie, cokolwiek, no to najlepiej, jak coś wartościowego się kupuje, a coś, co jest tanie, to właśnie wiesz, wsadzić gdzieś tam w safe, zaplombować i dać kluczyk, nie wiem, żonie, komuśkolwiek mówisz, nie oddawaj mi tego za 4 miesiące możesz mi oddać. Potem w międzyczasie pewnie będziesz błagał 5 razy, żeby ci dała ten kluczyk, tak, ale ci nie da. No i dzięki temu jakby jesteś samego siebie jakby trochę musisz oszukać, jakby samego siebie musisz przechytrzyć na swój sposób, nie? No właśnie... poza tym wiesz, Krzysiek, no też masz pewnie jakieś hasło do konta w banku, też gdzieś musisz je zapamiętać, musisz je przetrzymywać, to się niewiele różni, tak, i uważam, że jest to bezpieczniejsza forma, bo pamiętaj, że ta faza SIT, te 24 słowa, ty nie musisz je wpisywać przy logowaniu, tak, ty musisz je wpisać na wypadek, jakbyś zgubił swój wallet, na przykład, nie wiem, sformatowałby ci się dysk, ty de facto to, co musisz zapamiętać w takim codziennym użytkowaniu, to hasło tego walleta, na który masz zainstalowany ten portfel. Czyli tak 4. De facto na Binance, tak, też wpisujesz tam jakieś hasło, no nie? I to niewiele się pod tym względem różni. No dobrze, to mam wrażenie, że już odsialiśmy tak 99% ludzi, którzy zastanawiali się, czy nie wiesz, jak usłyszeli, że giełda to niekoniecznie, tylko trzeba jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, to... No nie jest to łatwo. Ulica wychodzi. Taksówkarze nie rzucają się na to. No rzucą się jeszcze, zobaczysz. Tak? No. I pewnie przez giełdy, dlatego giełdy są tak skuteczne. No dobrze. Dużo jest pytań na czacie o MetaHero. Okej. Okay. No więc, co to jest i czy się opłaca i dlaczego nie? Jego pytanie. Znaczy, Adrian na mnie wskazuje bardziej, bo ja jestem bardziej analitykiem fundamentalnym i oceniam projekty, szukam takich perełek. I o MetaHero nie wypowiem się, ponieważ nie zrobiłem takiego kompletnego researchu i z zasady po prostu się na takich... No to jest od Roberta, nie? To jest od Roberta Gryna. Natomiast to, co właśnie możemy powiedzieć, że to jest projekt Roberta Gryna. Nie wiem, czy kojarzysz, Krzysiek? Mhm. Tak, to jest założyciel firmy Codewise, który sprzedał już swoją firmę i teraz postawił na startup w branży blockchain. I to jest projekt, który opiera się na tym, że oni mają takie skanery, że są w stanie zeskanować twoje ciało. Dajmy na to, nie wiem, FIFA chce zrobić sobie 1:1 model 3D Lionela Messiego, no to oni mają takie maszyny, które skanują właśnie ludzi i jakby przełożyli to na blockchain, chcą, żeby ta kryptowaluta jakby brała udział w zyskach tych ich skanerów, które rozsiali po całym świecie. Natomiast na tym wiadomo, ja też z Robertem trochę pisałem na Pliwie. On też interesował się branżą, ekosystemem Terra, w którym ja działam. Natomiast no nie chciałbym mówić, czy to jest warte do zakupienia, czy nie, no bo nie wiem nawet w jaki sposób, jak jest obecnie market cap tego projektu. Także o MetaHero to chyba Weszło to już na giełdę? Tak, to weszło już na giełdę. No to widzisz, to dlatego ludzie pytają. To znaczy zazwyczaj jest tak, że im więcej cię ludzie pytają na jakiś temat, no to zazwyczaj znaczy to, że już to już wzrosło i się ludzie interesują po wzrostach, bo widzą, że wzrosło, no to znaczy, że zakładają, że to będzie jeszcze w nieskończoność rosło, a zazwyczaj wtedy już się kończy. Mhm. Nie wiem, nie patrzyłem na wykres. A jak często pojawiają się nowe waluty? O, codziennie, no co 5 minut myślę. Co 5 minut? No tak. A co no? Tak jest po prostu. Kurczę, nie da to, ile? 15, 14, 15 tysięcy kryptowalut jest obecnie? 13? Nie wiem, ile nie patrzyłem ostatnio. Wiesz, dlatego jak ja zaczynałem, no to na początku, bo jest wiele ekosystemów, jest w tym całym świecie blockchain, jest kilka tych blockchainów, no nie? To jakby zaczynałem od specjalizacji w blockchainie Ethereum, w blockchainie Terra, w ekosystemie Cosmos, ale z czasem im bardziej chcesz się wyspecjalizować, no to musisz się zamknąć. Ja już się skupiam tylko na ekosystemie Terra, no bo... A co to jest ekosystem Terra? Ekosystem Terra to jest właśnie blockchain, na którym założony przez koreańskiego miliardera Do Kwona, przez Terraform Labs, który taki swój
core, takie główne założenie opiera na tym, że chcemy być niezależnym, zdecentralizowanym systemem finansowym, opartym na prawdziwym świecie. Tak jak opowiadałem ci o tej transakcji, o tym rewolucie koreańskim, no to oni skupiają się na promowaniu tego typu projektów. Kolejnym, oni na przykład mają coś takiego, że możesz sobie kupić akcje Tesli, ale tak zwane akcje syntetyczne na Mirror Protocol, bez przechodzenia tych wszystkich procedur, które są wymagane na rynku regulowanym, prawda? To o tyle idealnie trafiło na podatny grunt, bo przykładowo w Korei Południowej masz podatek od zysków kapitałowych na poziomie 27%. I dlatego Koreańczycy mieli duży problem, żeby inwestować w akcje amerykańskie, no bo musieli zapłacić cholerny podatek. Natomiast Mirror Protocol, który jest jednym z projektów w tym ekosystemie Terra, umożliwił im kupowanie akcji Tesli Microsoftu z pominięciem całej tej procedury finansowej, tylko kupowanie tych akcji syntetycznych i zoptymalizowanie tego w sposób podatkowy, no bo akurat od akcji syntetycznych w Korei tego podatku nie było. I takich projektów jest mnóstwo. Teraz obecnie z jednym z ciekawszych projektów w ekosystemie Terra jest Terraland i to jest projekt z polskimi korzeniami i on opiera się na tym, że możesz stokenizować daną nieruchomość i kupić ją za kryptowaluty, prawda? Pytałeś, że kryptowaluty są nie tylko miernikiem wartości, sposobem na jego przechowanie, ale też miejscem, gdzie możesz zapłacić de facto za jakieś realne dobro. I Terraland opiera się na tym, że ono ma taki model biznesowy, że jest w stanie stokenizować ci dowolną. Dajmy na to, szukasz teraz działki pod centrum treningowe KTS Weszło. Znajdziesz taką działkę, możesz powiedzieć Terralandowi, że słuchajcie, stokenizujcie mi ją i ja chciałbym zapłacić za tę działkę w kryptowalutach i dostajesz token, który jest jakby odzwierciedleniem twojej własności w wyspecjalizowanej, tworzonej na ten cel spółce celowej, która jest właścicielem tej nieruchomości. I dlatego ten blockchain Terra mi osobiście się tak bardzo podoba, bo to jest coś, co rozumiem. To jest coś, co jest związane z takim prawdziwym światem. Mm-hmm. Pozdrowienia też dla mojego dobrego kolegi Rafała Zaorskiego, który też zresztą fajny całkiem projekt. W podobnym klimacie ma, Big Short Bets się nazywa. Bardzo ciekawa sprawa. Rozmawiałem z nim wiele razy na ten temat. Nie wiem, warto się może zainteresować się, jak ktoś ma przyjemność siedzieć w temacie, że tak powiem. I jeszcze jeden projekt z ekosystemu Terra, Anchor Protocol, przykład. Jakby dlaczego ten świat DeFi, bo w ramach świata blockchain jest coś takiego jak świat DeFi, świat zdecentralizowanych finansów. I dlaczego to jest takie atrakcyjne? Dlatego, że jest coś takiego jak Anchor Protocol, który umożliwia ci te stablecoiny, o których ci powiedziałem, czyli nazwijmy te cyfrowe dolary, ulokować na takim depozycie, na takiej lokacie i czerpać z tego zysk 20% w skali roku. Ile obecnie masz na lokacie w swoim banku? Nie wiem, 0,1%, prawda? A tutaj jesteś i jakby to działa od marca tego roku. Ja tam trzymam dużą część swoich zysków właśnie z kryptowalut i oni wypłacają ci regularny, stabilny yield na poziomie 20, obecnie 19,5%. A nie jest to piramida finansowa? Wiesz co, nie jest to piramida finansowa, to opiera się jakby na pewnym konsensusie pomiędzy pożyczkobiorcami a pożyczkodawcami. Jakby, jeżeli chcesz, to mogę ci to wytłumaczyć, ale zajmie to 10 minut. Nie, jakbyś mógł to w dwóch zdaniach powiedzieć. Dlaczego nie jest to piramida finansowa i dlaczego cały ten świat różni się od piramid finansowych? Ale się wkupałeś. Okej, no to w skrócie, jakby oni ten yield generują w taki sposób, że są z jednej strony pożyczkobiorcy, tak? Jeżeli możesz sobie przez Anchor Protocol wziąć pożyczkę. Teraz jest hossa, więc dużo ludzi się lewaruje, zapożycza po to, żeby zmaksymalizować swoje zyski z krypto. Ale żeby wziąć tę pożyczkę, musisz zastawić token Luna jako tak zwany collateral, jako zabezpieczenie. Cała magia polega na tym, że aby wziąć pożyczkę, musisz zastawić o wartości X, musisz zastawić collateral, musisz zastawić zabezpieczenie o wartości 3 razy X, czyli trzykrotnie przekraczającej wartość tej pożyczki. I Anchor Protocol bierze sobie te tokeny Luna jako zabezpieczenie, które przynoszą regularny też zwrot. One to teraz waha się od 11% po wprowadzeniu Columbus Five nawet do 19% w skali roku i na tym już generuje pewnego rodzaju zysk. I ten zysk
transmituje z kolei do drugiej strony tego Anchor protokolu, czyli do depozytariuszy, takich osób jak ja, które bardziej traktują Anchor protokol jako miejsce, gdzie chcą pomnażać swoje oszczędności. I na tym konsensusie między tymi pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami się to opiera i moim zdaniem nie jest to piramida finansowa, tylko po prostu pewnego rodzaju system finansowy, który opiera się na tym konsensusie. To wszystko, co mówicie, jest skrajnie niszowe, bo wy mówicie, że o Jezu, kanał sportowy robi program, to znaczy, że już za dużo osób zaczyna się tym interesować. Nie za dużo, ale dużo. Ale dobra, okej, dużo. Natomiast umówmy się, wszystko to, co mówicie, to trafia do ułamka promila w ogóle ludzi, którzy mają o tym, którzy mogą cokolwiek zrozumieć. Natomiast czy waszym zdaniem przyszłość kryptowalut jest taka, że za 50 lat powiedzmy połowa społeczeństwa będzie doskonale wiedziała, co są kryptowaluty, czy to zawsze będzie temat taki, o kryptowaluty, no coś słyszałem, nie, ale nie. Tak nie wiem do końca, o co chodzi. Nie, wiesz co, znowu kolejny długi, bardzo ciekawy temat. Ja jestem takim raczej realistą, pesymistą pod tym względem, bo jest sporo rzeczy, które się dzieją na świecie, tak behind the scenes, tak w tym świecie finansowym, właśnie tak za sceną. I tego nie widać. I tam się rozgrywają tak naprawdę właśnie główne jakieś deale między państwami, a często nawet i ponad państwami. I efekt jest taki, że państwa same doprowadziły przez właśnie przez grę banków centralnych, same doprowadziły siebie na skrajność w ogóle totalną bankructwa, ale jeszcze pompują właśnie te waluty, żeby utrzymać ten cyrk, którym to się wszystko stało, no i udawać, że wszystko jest okej, tak? A to czasami właśnie gdzieś tam rozdadzą pieniądze na przykład, bo jak wydrukują, to przecież rozdadzą, tak? Bo jak idzie bułka, nie wiem, dwa razy w górę cena, no to musisz dać komuś, nie wiem, 200 zł, żeby się zamknął na przykład, tak? I wtedy on zapomina, mówi, o 200 zł mam, to fajnie, że bułka rosła, dobra, niech rośnie. I efekt jest taki właśnie, że odkąd na przykład w 71 roku Nixon w Stanach zniósł standard złota, tak, co było zresztą wynikiem ich skrajnego bankructwa po wojnie z Wietnamem, no to znieśli ten standard złota, czyli powiązanie waluty takiej tej fiat fiducjarnej, tej regularnej waluty powiązanej ze złotem. Wcześniej było tak, że ile miałeś złota w skarbcu, no to nie mogłeś więcej wydrukować pieniędzy niż tam jakiś tam odpowiednik. Nie? Jak znieśli ten standard złota, no to zaczęli drukować w nieskończoność. Efekt jest taki, że dochodzimy do totalnie skrajnie niewybaczalnych w ogóle błędów ekonomicznych, które sprowadzą tak naprawdę świat najprawdopodobniej za kilka lat, być może za 50 lat na skraj jakiś strasznego ubóstwa, jakichś strasznych kataklizmów. W momencie właśnie tego everything bubble, tak? Mamy bańkę na nieruchomościach, mamy bańkę na akcjach, mamy bańkę na wszystkim w zasadzie. Cały świat tonie właśnie w tych nieskończenie dodrukowywanych pieniądzach. I zasada jest taka, że im więcej wpompujesz w tego balona, to tym większy będzie huk, jak on pęknie, nie? I tym większe będą po prostu jakieś straty. No więc mamy system finansowy, który sam siebie zjadł. Mamy tego węża, który sam siebie zjadł swój ogon. I efekt jest taki, że to jest odwlekanie w czasie czegoś, co i tak się stanie, czegoś, co i tak pieprznie, i to z takim hukiem, że im bardziej to odwleczesz w czasie, tym większy będzie huk i tym więcej ludzi pozamiata. Wiele ludzi najprawdopodobniej zginie też z tego powodu, tak? Bo dla rządów, nie wiem, dla banków centralnych człowiek taki jak, nie wiem, ja czy jak siedzimy, to są tylko cyferki, wiesz, na papierze zamiast jedynki się napisze zero i koniec, tak? I po temacie. No więc mówimy tutaj o czymś, do czego ten świat zmierza. Przez to, jak bardzo ten świat jest skorumpowany, jak bardzo politycy są skorumpowani, jak bardzo politycy udają, że coś robią, ale tak naprawdę nie robią, że mamy taką sytuację, że najprawdopodobniej za kilka lat nie będzie w ogóle waluty papierowej. Tak? I będzie efekt taki jak w Zimbabwe, będzie efekt taki jak w Wenezueli, gdzie ludzie lepią koszyki z banknotów, bo są koszyki więcej warte niż te banknoty, z których robią te koszyki. Mhm. I to najprawdopodobniej stanie się, będzie równoznaczne z upadkiem dolara, z rozwaleniem się zupełnie systemu, całkowicie systemu finansowego, wszystkie banki popadają. Będzie krach właśnie na nieruchomościach, na giełdach, na wszędzie, łącznie z tym załamaniem tego systemu finansowego. No więc, czy to krypto przetrwa? Szczerze mówiąc, nie wiem, bo jest plan nowy, który właśnie banki centralne dają, czyli CBDC, czyli waluta cyfrowa banków centralnych.
tak? Nie no wiem, czy wiesz, Krzysiek, o co chodzi. Nie. Co to ale ja generalnie CBDC nie to jest wiem, waluta, chodzi, taka cyfrowa złotówka, cyfrowy, nie wiem, rubel, cyfrowe euro. No. Zastępujesz wszystko papierowe, zastępujesz cyfrowym. I to jest trend, to jest ta tendencja, w którym no to mnie w ogóle nie dziwi, no przecież. No właśnie, ale jest to równoznaczne z tym, że na przykład przecież będzie... Na koncie też mam tylko jakieś tam cyferki, płacę kartą. No tak, no i do tego to dąży. I do tego to dąży. Wciąż masz gotówkę i ona de facto daje ci pewnego rodzaju niezależność. Bo zobacz, dlaczego CBDC jest tak atrakcyjne dla krajów totalitarnych jak Chiny, bo tam te prace nad CBDC są najbardziej zaawansowane i w niektórych regionach już zostało to CBDC wprowadzone. Dlatego, że jeżeli wyeliminujesz obrót gotówkowy, no to de facto jesteś w stanie kontrolować obywateli w 100%. Wiemy, jak działa system podatkowy w Polsce. Przykładowo w branży budowlanej bardzo powszechne jest to, że większa część wypłaty jest wydawana pod stołem, prawda? Dostajesz jakąś minimalną podstawę, resztę szef daje ci w gotówce pod stołem, tak? I w tej sytuacji, kiedy masz tylko CBDC, de facto kończysz z szarą strefą, tak? Jakby nie jesteś w stanie już tego obrotu gotówkowego w celu uniknięcia opodatkowania przeprowadzić, ale powiem więcej, to co Chiny realnie rozważają i co mogą wprowadzić, to przykładowo jeżeli mamy jakieś załamanie gospodarcze, oni mogą powiedzieć, że macie teraz wydawać pieniądze. Wszystkie depozyty powyżej 10 tysięcy dolarów będą przepadały, jeżeli tego nie wydacie, prawda? W ten sposób masz de facto, jak Matrix się... No chyba w Chinach jest coś takiego, planują, że waluta ma swój termin spożycia, że tak powiem. Że otóż to. To jest, się to jest, dwóch, to jest, trzech, trzy, czterech lat musisz ją wydać, bo inaczej się no i spali. To jest to, no. I to jest to. I to jest ogromne zagrożenie i cieszę się, że w Polsce na razie prace nad tym nie trwają i miejmy nadzieję, że no, jeżeli będą. CBDC powstaje, to że on, no, ono będzie obok waluty, obok złotówki, obok gotówki, a nie jako coś, co wyprze. Natomiast nie mam wątpliwości, że to jest przyszłość, w którą rządy będą szły, bo po prostu ta waluta, ten pieniądz, który jest drukowany teraz na potęgę, on wymyka się im spod kontroli, tak? I taką mam obawę, że w sytuacji, kiedy złotówka już całkowicie straci na wartości nabywczej, to będzie taki moment, kiedy rządy powiedzą, no to słuchajcie, mamy dla was nowego cyfrowego złotego. Tak. To jest ten moment, w którym możecie przenieść swoje wszystkie aktywa do naszej sieci. Tak? I to może być początek końca naszej wolności. To prawda. No dobra, ale jakby to wszystko brzmi jak złote czasy dla kryptowalut, a tymczasem ty powiedziałeś, że nie jesteś taki pewien, czy one czasem nie znikną w pewnym momencie. Tak, tak. No bo widzisz, bo na tej samej zasadzie rządy mogą powiedzieć, że nie tylko delegalizują gotówkę, ale delegalizują kryptowaluty, prawda? No, ale nie widzą tych kryptowalut, rządy ale, nie widzą kryptowalut. Ale widzisz, ale te kryptowaluty w pewnym momencie musisz gdzieś skaszować. Obecnie masz taką możliwość, na przykład na Bitcoinie, że możesz wysłać tam swojego Bitcoina, Ethera, USDT i wymienić go na złotówkę. Tego samego dnia w ciągu 24 godzin dostajesz przelew w złotówkach na konto bankowe. Możesz też to zrobić stacjonarnie w jednej z sieci kantorów krypto terminal i możesz sobie, nie wiem, sprzedać jednego bitcoina, dostać do limitu KYC do 15 tysięcy euro w sposób anonimowy gotówkę, prawdziwe PLN, prawda? Jeżeli wejdzie CBDC, rządy mogą powiedzieć, że słuchajcie, my nie akceptujemy już żadnych przelewów cyfrowych za pośrednictwem kryptowalut i wtedy jedyną wartością bitcoina będzie już taka wartość takiego uznania społecznego, że ty jako Krzysztof Stanowski uznajesz, że bitcoin ma wartość i w związku z tym sprzedajesz mi swoje mieszkanie za tego bitcoina, ale jeżeli nie będzie tego fiat-frampu, wyjścia do prawdziwego pieniądza, no to no, może być po prostu bardzo ciężko, żeby te kryptowaluty miały realną wartość. Okej. Okay. A teraz wytłumaczcie mi, na czym polega to, że czasami jakaś część kryptowalut jest spalana, tak? Że jest jakiś zrzut, to się mówi, czy jak to się mówi na to? Znaczy... Spalanie, burning. Okej. Okay. I o co w tym chodzi? No bo w normalnym świecie nikt nie spala pieniędzy. To znaczy, nawet wiesz co, to są mechanizmy znowu jakby no, zarządzania raz płynnością, zarządzania tak naprawdę no, polityką monetarną, można powiedzieć. Ale tak? Kto się tym zajmuje? Bo mówi się, że nie ma właściciela waluta. Nie. No, są firmy, tak, które mają właścicieli na przykład, ale no. Chodzi o to, że firmy budują pewne oprogramowanie i wrzucają to na przykład w sieć, żeby ludzie ze sobą integrowali. Tak? Oni nie muszą na przykład integrować, jakby nie muszą zupełnie jakby być bankiem.
tak? Ale no wiadomo, że jest jakiś management, który musi być. Który ale też musi nawet to ten uproszczając de facto. No dobrze, no możesz... to po co jakaś firma spala tyle pieniędzy? Ale inaczej, ta firma nawet nie musi ręcznie tego spalać, tylko ona może zapisać w smart kontrakcie, że zyski na przykład z opłat transakcyjnych trafiają na ten wallet i one zostają spalane. Dlaczego jest ale to... po co? Dlaczego? Dlatego, że jest to po prostu atrakcyjne dla inwestorów, bo jeżeli jakby widzisz, czemu Bitcoin ma wartość? Dlatego, że ma ograniczoną podaż. I jakby... Sam się spala jakby. Tak. I Ethereum. Dlaczego to jest dobra pozycja w twoim portfelu? Dlatego, że właśnie od wejścia AIP London pojawiła się taka możliwość, że zyski dla górników za zabezpieczanie całej tej sieci Ethereum teraz są w dużej części palone. To de facto obniżyło podaż Ethereum o 1/3, prawda? Inflację Ethereum o 1/3. I to sprawia, że to jest mega atrakcyjne z psychologicznego punktu widzenia, bo w świecie krypto musisz zrozumieć, że ludzie dużo właśnie zwracają uwagę na tak zwaną deflację. Jeżeli powiemy, że tych tokenów będzie ubywać, no to ludzie myślą, kurczę, ich będzie coraz mniej, no to siłą rzeczy cena musi rosnąć. I te wszystkie tak zwane pieskoiny, my to nazywamy brzydko shitcoinami, właśnie to są takie piramidy finansowe oparte, że to nie ma żadnych fundamentów i właściciel zakodował w kodzie, że wraz z każdą transakcją 10% tych tokenów jest palonych, prawda? Więc założenie jest takie, że jest ich milion, ale będzie ich cały czas mniej. I to jest pewne takiego rodzaju ponzi, które sprawia, że wartość do pewnego czasu rośnie, aż do momentu, kiedy ludzie się po prostu, tak zwane wieloryby, z tego nie uciekną. Więc jakby podsumowując w jednym zdaniu, po to projekty palą tokeny, żeby właśnie uzyskać ten efekt marketingowy, psychologiczny, że okej, tych tokenów będzie coraz mniej, więc warto kupić teraz. Dobrze, odbierzmy sobie za moment telefony, ale jeszcze tutaj, znaczy już włączmy linię, natomiast tutaj dopytam od razu, skąd wiadomo, że te pieniądze, nazwijmy to, są naprawdę spalane? Bo może być tak, że jakaś firma mówi, spaliliśmy tyle i tyle, a tak naprawdę właściciel sobie to do swojego portfelika. No widać. I się cieszy. No i właśnie to jest magia sama blockchaina, że to jest po prostu, blockchain jest jawny. Krzysiek, ty możesz wszystko sprawdzić, zweryfikować i możesz realnie rozliczyć projekt z tego, czy te tokeny zostały spalone. Tak de facto z technicznego punktu widzenia palenie to nie jest tak, że nie wiem, one nagle są palone i tam nie wiem, rozpalamy jakieś ognisko i wrzucamy tam tokeny i możemy sobie smażyć kiełbaski, tylko po prostu one są wysyłane na taki smart kontrakt na zasadzie one way ticket. Wysyłasz i wiadomo, że z tego kontraktu już nigdy nie będzie drogi powrotu. I jakby tak na tym polega palenie i każdy może sobie to zweryfikować. Okej. Okay. Mamy telefon? Halo? Halo, halo, dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Paweł z Londynu tutaj. Cześć. Panowie, przede wszystkim chciałbym wam podziękować za świetną pracę na Twitterze. Dzięki. Jest to naprawdę mega, że dzielicie się wiedzą. No i teraz moje pierwsze pytanie. Co sądzicie o predykcji planu B? Przede wszystkim interesuje mnie predykcja na listopad. Mhm. O poprzednie dwa miesiące, jak zauważyliście na pewno, no super się sprawdziły. 48 i 63 tysiące, no mega, mega. Tak to myślicie na kolejne miesiące? Tak, to jest, wiesz co, to jest fajne pytanie, dzięki. Wiesz co, plan B to jest, ja kiedyś z nim rozmawiałem, ja kiedyś w ogóle jak robiłem, jak pisałem pracę magisterską o analizie technicznej Bitcoina, to właśnie miałem wykorzystać jego materiały. Generalnie on używa czegoś, co się nazywa S2F, czyli Stock to Flow Model. I ma to jakby taki, jakby to powiedzieć, wiele ludzi znowu myśli, że tacy, nie wiem, influencerzy, czyli ludzie, którzy mają jakiś influence, mają jakiś wpływ na to, co się dzieje, mają coś do powiedzenia, jakby rzeczywiście ludzie ich tam w jakiś sposób śledzą, że ci ludzie zazwyczaj są jakimiś wyroczniami, że są, nie wiem, mają kryształowe kule, że odgadli jakiś niesamowity sposób na maszynkę do zarabiania pieniędzy w nieskończoność, no to nie do końca jest prawdą, tak? I w przypadku tego modelu Stock to Flow to jest generalnie wiele różnych modelów, tak? Wiele różnych modeli, jeśli chodzi właśnie o czy to stricte o Bitcoina, czy też poza Bitcoinem. Ja na przykład tego modelu nie używam, a dochodzę do takich samych wniosków, tak? Czyli jest to tak zwana konfirmacja, jest to jakieś takie potwierdzenie. Jeśli z różnych źródeł przychodzą takie same, nazwijmy to bodźce, sygnały, informacje, no to jest to pewne zjawisko, które chcesz widzieć jakby z perspektywy inwestycyjnej. No więc stock to flow generalnie
ma według mnie wartość, jakby to powiedzieć, taką użyteczną, tak? Natomiast nie jest to, znowu, nie jest to kryształowa kula, nie jest to wyrocznia, tak? To, że powiedzmy dwa z dwóch ostatnich czy tam predykcji się spełniły, no to super. Bardzo fajnie, ja też zresztą gdzieś tam się w to wpisywałem. Natomiast nie używałbym tego bezpośrednio jako strategii inwestycyjnej, jako takiej, nie? Tak jak masz, nie wiem, właśnie analizę techniczną, no to ona sama w sobie de facto jakby nie ma za wiele do powiedzenia, tak? Ona ma, jest to pewne źródło pewnej wartościowej, bardzo wartościowej, zresztą naukowo potwierdzonej, filozoficznie też, jest cała filozofia za analizą techniczną. Ma pewną użyteczność, natomiast ta użyteczność jest ograniczona. I efekt jest taki właśnie, że sporo ludzi też, przez to, że widzi te same, czy to wzorce, jakieś tam paterny, formacje na wykresie, czy na przykład sporo ludzi obserwuje ten stock to flow, to jest trochę taka samospełniająca się przepowiednia, nie? Natomiast to samospełniająca się przepowiednia, to znaczy ludzie widzą, że, nie wiem, ktoś tam mówi, że będzie rosło, to kupują i rzeczywiście rośnie, tak? I nagle w jakiś magiczny sposób, niesamowite potwierdzenie zdolności predykcyjnych. Natomiast ten aspekt w ujęciu długoterminowym, czyli tego, co stock to flow daje, jakby jest niewielki procent. To, że powiedzmy wiele osób widzi pewne, obserwuje ten wykres, to nie jest w stanie podnieść całego rynku albo opuścić go. To, ten stock to flow, on ma, jakby to powiedzieć, idzie w parze z innymi modelami, na przykład z modelem związanym z halvingiem, tak? I na przykład z mining difficulty, czyli jak ciężko jest wydobyć, wykopać jakąś kryptowalutę. I to jest, masz pewne zachowanie cykliczne, masz właśnie hossę, masz bessę, one chodzą jakoś, przychodzą raz jedna, raz druga. I zbierając to wszystko w kupę, ten stock to flow to jest jeden z wielu modeli, które tak naprawdę mówi ci bardzo podobne informacje. No więc, wiedząc to, jakby fajnie, najprawdopodobniej tak będzie, jakby nie jest to znowu magiczna szklana kula, bo to wynika tak naprawdę ze specyfiki rynku i z tego, że wszystkie inne modele bardzo podobną sprawę pokazują. Natomiast model jako taki jest z założenia niedoskonały. Model to jest zbiór pewnych asumpcji, zbiór pewnych założeń, natomiast te założenia, przez to, że ten rynek jest bardzo dynamiczny, one nigdy nie będą w 100% zgodne z rzeczywistością. Ty możesz gonić tego królika, ale nigdy go de facto nie dogonisz, nie? No więc zalecam ostrożność. Według mnie ma to sens obserwowanie tego, natomiast nie używałbym tego jako jakiejś bezbłędnej wyroczni na pewno. Super. Mogę jeszcze jedno? No proszę. To teraz pytanie do CryptoBeer. Generalnie bardzo szyluję, że tak powiem, Litecoina. Moje pytanie, dlaczego Litecoin? Jakieś twarde argumenty. Tym razem tak, wiesz co? Tak. Wiesz co? Mam pewne argumenty za tym. Uważam, że Litecoin ma bardzo podobną specyfikę i naturę, jakby taką strukturę rynku, nazwijmy to, do srebra. To znaczy, on się rzadko rusza, ale jak się rusza, to zazwyczaj ludzie nie nadążają go kupować, bo strzela jak szalony i leci w górę, tak? I to jest właśnie podobnie na srebrze, podobnie na Litecoinie. Widzisz, Litecoin tak samo jak i Bitcoin, tak samo jak i, nazwijmy to, Ethereum, tak? Czy to cała ta trójka, ten szczyt, powiedzmy, market capu. On ma też pewną wartość sentymentalną, tak jak Wojtek sugerował, tak? Jest to pewna umowa, cena jako taka, to jest zawsze umowa pomiędzy stroną popytową a podażową. I wartość Litecoina, powiedzmy, on nie jest, wiadomo, jakimś, nie wiem, niesamowicie przełomowym technologicznym odkryciem. Natomiast właśnie ta kwestia tego sentymentu, kwestia, co zresztą też jest ciekawe, on-chainu, o którym właśnie Wojtek gdzieś tam wspominał, czyli te badania tego, co się tam kisi, powiedzmy, w transakcjach, ta aktywność portfeli. Tego cena jeszcze nie pokazuje, ale aktywność portfeli na Litecoinie przewyższa aktywność portfeli na Etherze, z tego co pamiętam, ostatnie dane on-chainowe. Co oznacza tyle, że rynek się gotuje tak behind the scenes, rynek się gotuje jakby za kulisami, ale cena jeszcze tego nie pokazuje, co jest dodatkowym bodźcem ku temu, że rynek jest niedowartościowany, jeśli chodzi o Litecoina. Ponadto masz pewną cykliczność rynków, tak? Czyli statystycznie, jak sobie historycznie przejrzysz właśnie wykres cenowy Litecoina, to zauważysz, że ma pewną powtarzalność właśnie w cyklach, tak? Czy to tak jak Bitcoin ma cykle 3-4-letnie, no to Litecoin też ma jakieś te cykle odpowiednie, nie wiem, krótsze w jego przypadku. Litecoin ponadto jest bardzo niedowartościowany względem Bitcoina, tak? Jak masz parę na przykład walutową Litecoin do dolara, no to on jest 50% teraz w dole względem jakby szczytu z maja.
Natomiast jest skrajnie niedowartościowany i skrajnie na niskich poziomach względem Bitcoina. To oznacza tyle, że jeśli Bitcoin wjedzie, powiedzmy, prym i ściąga ten kapitał jako ten główny player, powiedzmy, główny ten kierownik imprezy, no to ci wszyscy ludzie, którzy idą za Bitcoinem, w pewnym momencie, jak Bitcoin zrobi szczyt, a zrobi niedługo, to ci wszyscy ludzie pewnie tak jakbyś rozlał mleko, kurczę, na stole, to mleko się rozprzestrzenia po tym stole. To tak samo z kapitałem. Ten cały kapitał, hajs, który idzie w Bitcoina, on się będzie rozprzestrzeniał po innych altcoinach też z czasem, tak? No więc właśnie, po Etherze, po Litecoinie i tak dalej, i tak dalej. No i Litecoin jest znacznie lepiej wyceniony niż Ether. Ether gdzieś tam traduje teraz w okolicach all time high, czyli tych szczytowych, skrajnie wysokich wartości. Według mnie spokojnie może polecieć wyżej, ale Litecoin jest znacznie lepiej niedowartościowany, bo jest skrajnie historycznie niski względem Bitcoina, jest połowę względem all time high, względem dolara z maja. Według mnie jest okej. A poza tym powiedz, że dużo go masz i no i będzie najprościej. No właśnie nie aż tak dużo, właśnie nie aż tak dużo. No. Wiesz, że twój zegarek zwrócił uwagę kilku osób? Nie wiem. No, trzeba było nie zakładać, bo każą mi zapytać, co to jest. A takie tam. Takie tam zabawki. Podróba. Rozumiem. Moją uwagę też zwrócił. Podróba. Wydaje mi się, że kiedyś widziałem w jakiejś gazecie. Podróba. Dobrze, mamy następny telefon. Halo? Halo, halo? Halo, dobry wieczór. Krzysiu, dobry wieczór gościu, dobry wieczór panie drugi gościu. Dobry wieczór. Mam takie pytanie i to jest bardzo trywialne i bardzo przyziemne. Chciałbym zapytać, ja jako laik, jak zarobić na Bitcoinach? Jak co? Jak zarobić na Bitcoinach? Tak, tak. To jest takie bardzo przyziemne pytanie. To ja odpowiem. Taniej kupić, a dłużej sprzedać. O, no i proszę. No. Krzysiu, to było pytanie do ciebie. Przepraszam. Wiesz co, nasza odpowiedź raczej niewiele będzie się różnić. Wiesz, cała psychologia, cała strategia opiera się właśnie na tym, żeby kupować wtedy, kiedy ludzie o tym nie mówią. Czyli nie wtedy, kiedy Pan Paragraf i CryptoBerb pojawiają się w Hyde Parku, tylko właśnie wtedy, kiedy nikt o tym nie mówi. I sprzedać właśnie wtedy, kiedy wszyscy zaczynają o tym mówić. Jakby to jest taka podstawowa strategia. Czyli wyjaśniłeś teraz tak naprawdę zasady giełdy i czy kryptowaluty różnią się jakkolwiek od takiej giełdy towarowej, choćby w Warszawie, czy od jakiejkolwiek giełdy na świecie? No w pewnym sensie się różnią, no ale pod względem specyfiki, to znaczy mechaniki rynku się nie różnią, bo mechanika rynku właśnie pływa pomiędzy tymi dwoma skrajnymi instynktami stadnymi w kontekście właśnie fear and greed, czyli tej chciwości i strachu. To jest zawsze coś, co napędza właśnie długoterminowo wzrosty albo spadki. No więc generalnie pytanie ja bym to raczej odwrócił w drugą stronę i zwrócił uwagę, bo większość ludzi powinna pytać, jak można stracić na Bitcoinie, bo większość ludzi na tym zawsze straci. Jeśli chodzi o zarobek na Bitcoina, to albo właśnie jak się na tym znasz, to ładujesz się wcześniej, kiedy nikt o tym nie mówi, tak samo zresztą jako Litecoinie, nikt o tym nie mówi teraz. Albo no masz na przykład, nie wiem, masz zdecentralizowane finanse jeszcze, tak? Czy to właśnie to coś, co Ether umożliwia, Ethereum, czy to w kontekście DeFi, tak zwanego Decentralized Finance. No jest taki projekt, znowu, no nie chcę go shillować, tak? To jakby nie jestem tam jakoś niesamowicie z nimi związany, jest Sovereign, tak? Ale i Sovereign, czy tam inne zresztą projekty naśladujące, to jakby pozwalają działać na Bitcoinie w sposób taki DeFi, tak? Czyli możesz, nie wiem, zarabiać na przykład odsetki na Bitcoinie, tak? Tylko problem jest taki, że jak zarabiasz odsetki na Bitcoinie, rzeczywiście lokujesz tego Bitcoina gdzieś tam na portfelu i go nie dotykasz, zobowiązujesz się, że go nie będziesz dotykał przez kilka tygodni, miesięcy, nie wiem, cokolwiek. No to może być tak, że na przykład zrobisz to na samym szczycie i będziesz patrzył, jak przez cały rok ci leci portfel w dół, a nie możesz z tym nic zrobić i nic ci po tych odsetkach, tak? No więc znowu, sposobów zarobku jest dużo, tak? Można, niektórzy wyznają zasadę, że warto kraść na przykład, tak? I to też jest dla nich sposób zarobku, no. Bo ja tego nie wyznaję osobiście. Dziękujemy bardzo za telefon. Dziękujemy, Dzięki. Słuchaj, tak mówisz, że to jest podróba, to mam taką propozycję. Ja mam oryginalny, to się możemy zamienić. Oczywiście, ja wezmę twoją podróbę, ty mi będziesz bardzo do przodu. Proszę bardzo, możemy tak zrobić. Tak? To dawaj. Ale to pod stołem. Nie pójdziesz na to. Spokojnie, posiedzimy, pogadamy. Dobra. Odbieramy zaraz następny telefon. Natomiast muszę was zapytać
o sprawę związaną trochę ze sportem. No właśnie te tokeny, tokeny klubowe. Ostatnio widziałem, Lazio zrobiło w jeden dzień 2000% zysku i tak mówię, kurczę, o co tu chodzi? O co w ogóle chodzi z tokenami? Legia ma swój token. I co, Legia ma jakieś pieniądze z tego? Zarabia na tym Legia pieniądze? Kibice na tym zarabiają, którzy mają te tokeny? Są tokeny PSG, są tokeny Juventusu. O co chodzi? Okej, no to w takim dużym skrócie, jako w pewien sposób na popularyzację danego klubu piłkarskiego, ale również na wpłynięcie na to, że kibice mogą decydować o pewnych, często trywialnych, ale jednak sprawach związanych z klubem, po to pojawiły się tak zwane fan tokeny. I tak jak właśnie mówisz, to są największe na świecie kluby piłkarskie, które wydają swoje tokeny, jak Juventus, Manchester City i niedawno PSG, tak jakby mieliśmy taką głośną sprawę, że Lionel Messi dostał za podpisanie umowy z PSG nie tylko prawdziwe pieniądze fiducjarne, ale również PSG tokeny. Na bazie tej informacji, że w ogóle Messi przychodzi do PSG, cena tego tokena niesamowicie pofrunęła do góry. I to opiera się na tym, że kluby decydują się na oddanie części władzy kibicom nad takimi sprawami, nie wiem, na przykład jak nazwać boisko treningowe, nad tym jak zaaranżować jakieś takie elementy związane z rozrywką dookoła klubu, jakiego piłkarza zaprosić na cotygodniowy wywiad. I takie decyzje mogą podejmować tylko i wyłącznie posiadacze danego fan tokenu. I Legia jest obecnie jedynym przykładem klubu, który poszedł w tę stronę. Ja szczerze powiedziawszy nie jestem kibicem Legii, więc nie jestem w stanie ocenić, jak to faktycznie działa i jakie decyzje kibice Legii faktycznie mogą podejmować. Czy można na tym zyskać? Pewnie tak. Pokazuje to historia tych tokenów, zwłaszcza tych, które weszły na Binance, no bo Juventus wszedł na Binance i na bazie tego listingu niesamowicie zyskał na wartości. Legia na razie chyba na żadnej dużej giełdzie nie jest listowana, ale to jest właśnie coś, co de facto ty mógłbyś zrobić w przyszłości z KTS-em, prawda? Mógłbyś zdecydować, teraz zrobiłeś pewnego rodzaju crowdfunding, tak, że ludzie mogą decydować, mieć takiego football managera na żywo i posiadając te akcje, decydować o niektórych sprawach związanych z klubem. De facto na bardzo podobnej zasadzie działają fan tokeny i tutaj nie masz takich ograniczeń jak ty, że nie mogłeś zebrać więcej niż 4,5 miliona złotych. Tutaj de facto te kluby piłkarskie są w stanie bardzo dobrze na tym zarobić, dlatego mam nadzieję, że Wisła Kraków, bo ja też pochodzę z Krakowa, pójdzie tą drogą, bo jest to, jeżeli masz taką fajną, zaangażowaną społeczność na zasadzie socjos, no to jest bardzo fajny sposób interakcji z tymi kibicami. No dobrze, a co to oznacza? PSG ma swoje tokeny, jakąś część, rozumiem, rzuca kibicom, tak, a jakąś część sobie zostawia, tak? I wtedy ta wartość tych tokenów, które zostały, rośnie. Tak? No wiesz, no to jest czysta spekulacja. No, albo spada, no okej. Okay. To Krzysiek, wiele się nie różni od... W każdym razie, na czym polega, w którym momencie ten klub może te pieniądze sobie, może się skeszować, mówiąc krótko, z tokenów? Znaczy, no w momencie, kiedy będą chcieli po prostu je sprzedać do stablecoina i po prostu zrealizować zyski. To są takie same tokeny jak każde inne. One podlegają obrotowi giełdowemu. Możesz je zamieniać na inne. Jeżeli klub dojdzie do wniosku, że chce je sobie skeszować. Część osób spekulowała, że na przykład Lionel Messi zaraz po listingu, zaraz po podpisaniu kontraktu sprzedał te swoje tokeny i dlatego to PSG token straci na wartości. Mi się wydaje, że akurat wynikało to z tego, że zadziałała zasada psychologiczna, kupuj plotki, a sprzedawaj wydarzenia. I to, Krzysiek, de facto tu jest bardzo podobna zasada działania jak na każdym innym tokenie. Okazało się, że Lionel Messi to jakiś jeden z lepszych traderów. Dokładnie. Kupił i no tak, to tutaj możliwe kupił Deepa wcześniej przed, no tak, przed tym wydarzeniem, a potem sprzedał Seldenius. Sprzedał i kupił teraz Barcelonę jak solista. A za dwa lata tam wróci, tak, i wystrzeli to w kosmos. Dobry ziomek Messi. Dobra, odbieramy telefon. Halo? Halo, halo? Halo, halo? Cześć. Siemano. Siema. Siema. O, to jestem teraz ja. Ale teraz powiem, że kupowałem tokeny Legii na Chilisie. No i zakupuję ich, no nawet kilka sporo, ale nie jest moje, teraz moje pytanie, no bo akurat z Chilinem chciałem zadać pytanie, ale... Ja.
A tak z ciekawości, sorry, że przerwę ci w pytaniu. Co możesz robić z tymi tokenami Legii? Jakby co na tej aplikacji? Szczerze mówiąc, no? Mam to w czarnych 4 literach, bo mi chodziło o spekulacje. Technologię i mi chodziło bardziej o zastanowienie się, bo zbieram miałem kolegów na Legii, mówię, słuchajcie, wejdzie technologia, zobaczycie to. No i oni poszli tam, bo naprawdę miałem wielu kolegów, no oni wchodzili. No i weszli ze mną, no i mają tę technologię razem ze mną. Okay. Ja mam wrażenie, że często razem ustalacie te strategie inwestycyjne wieczorami. Szczerze mówiąc, tam nie chodziło o to, chodziło nam o strategię, że w ogóle, że mamy w ogóle jakiś wpływ na Legię, bo my jesteśmy ziomkami z Legii, z Żylety. Ja na Legię na bok chodziłem. Spoko. I właśnie to jest pytanie moje, o czym wy możecie decydować na tej platformie Socios? Czy macie jakiś realny wpływ na decyzje klubowe? Jak tak, to na jakie? Wiesz co, ja jeszcze to mam najpierw telewizor. Dobra, kolego, mam prośbę. Przejdźmy do tego pytania, które chciałeś zadać. Dobra, ja mam 3 pytania. Bo ja ogólnie tak, ja jestem kretną technikularzem, mam pierwsze pytanie do obydwu kolegów. Po pierwsze, pośpieszmy się z tematem, na temat dlaczego, nie dlaczego Bitcoin, tylko dlaczego Bitcoin. Ale co tak? Dlaczego i żeby koledzy wyjaśnili, dlaczego Bitcoin jest ważniejszy niż pinot fiducjarny, a nie na temat, dlaczego Bitcoin sam ma być ważniejszy od Bitcoina. Dobra, to od razu daj drugie pytanie i trzecie. Do Kryptoberta, kiedy będzie all time high? Okej. Okay. I trzecie pytanie do Luny, czy do pana Grafa. Jakie on widzi procenty z lokat na swoich lunach, a jakie są procenty na zwykłych lokatach w bankach? Dziękujemy bardzo. Fajne. To ostatnie pytanie było... Nie, myślę, to są spoko pytania, jakby bardzo fajne intencje. Podziwiam cię, nie pamiętam imienia, sorry, ale podziwiam cię, że tak powiem, propagujesz jakąś ciekawą myśl technologiczną wśród chłopaków. Dlaczego Bitcoin jest ważniejszy od Bitcoina? To jest bardzo ciekawe, filozoficzne pytanie. Tak, nie wiem do końca, co to znaczy, szczerze mówiąc. Natomiast to ostatnie pytanie tutaj już jakby ono było konkretne, więc postaram się na nie odpowiedzieć. To czekaj, to powiem all time high, tylko okay, to jest krótkie. All time high daj kilka dni i prawdopodobnie będzie. Już zrobiło all time high, więc teraz to już no nie ma za dużo czasu, 2 miesiące max, więc będzie co chwila pewnie all time high. Dalej. Dobra, to teraz odpowiada Luna, czyli ja. To jeśli chodzi o oprocentowanie, no to jeżeli zestakujesz, ulokujesz swoje tokeny Luny, to obecnie po Columbus 5 szacuje się, że to może być 15%, teraz jest to 2%. Natomiast na Anchor protokolu, który nie wymaga deponowania Luny, która jest z zasady spekulacyjna, rośnie bądź spada, tylko możesz zdeponować stablecoiny, które mają stabilną cenę 1:1 z dolarem amerykańskim, tam jest 19,5%. I dlatego tutaj jest łatwe nawiązanie do lokaty bankowej, o której opowiedziałeś. Z tego co wiem, ja na moim koncie oszczędnościowym mam 0,1% w skali roku, na Ankorze 19,5%. I to jest na tyle atrakcyjne, tam musicie wiedzieć, że jest ulokowane kilka miliardów TVL, tyle jest zgromadzone po prostu w Ankorze i to wzbudziło takie zainteresowanie instytucji finansowych. Ja miałem w tym tygodniu kola, rozmowę z jedną z takich instytucji z Litwy i Estonii, które chcą zaoferować usługę bankową z takim właśnie osobom jak na przykład ty, Krzysiek, które zakładam po tym programie nie założysz sobie walleta i konta na Ankorze, tylko po prostu wolałbyś pewnie zdeponować złotówki albo dolary i żeby one na nich zarabiać te 20%, prawda? To właśnie oni mają taki pomysł, że przysłowiowy Jan Kowalski będzie mógł wprowadzić na lokatę 10 tysięcy złotych i zarabiać na tym 19,5% w skali roku, bo oni będą to konwertować automatycznie na tego stablecoina USD
i deponować na Ancora. Ale tutaj też jest śmieszne, że oni sami przyznali, że no z uwagi na to, że jeżeli zaoferują coś takiego w takim obrocie powszechnym, to wiele ludzi mogłoby zaatakować, że to jest jakaś piramida finansowa. Więc no, brzmi to jak Amber Gold. Więc doszli do wniosku, że zaproponują 8%, bo to i tak będzie ogromna przewaga w stosunku do opłat do lokat bankowych, a te pozostałe 12 zabiorą dla siebie jako przychód firmy. Także tak to wygląda. No zazwyczaj tak jest właśnie, że jak coś się wydaje zbyt dobre, no to zazwyczaj jest często skamem, nie? Gdzieś tam po Twitterze przecież lata mnóstwo właśnie jakichś takich projektów, o Jezu, no nieskończoność po prostu tego się widzi, gdzieś tam przewija się przez Twittera. No to są projekty, które oferują jakieś nieskończone ilości procentów takie, że się ledwo tam mieszczą w ramki w ogóle. No i ludzie się łapią na to, no. Oczywiście, że się łapią, no, bo są kuszeni chęcią szybkiego zysku. Nie? A wy jak siedzicie w tych kryptowalutach, bo powiedzieliście, że kryptowaluty wychodzą co 5 minut. Szukacie takich sobie okazji, że codziennie sobie coś dokupicie po dolarze, po dwa, że powtórzy się historia Bitcoina kiedyś? Czy to już po prostu raz było i nie? Mam wrażenie, że wiele osób czeka na takie, znaczy czeka, no próbuje sobie, spróbuje trafić sobie trochę jak w kasynie, akurat w tę walutę, która może wystrzelić jak kiedyś Bitcoin. Tak, mnóstwo ludzi szuka, czy ja szukam? Raczej nie. Jakby ja z definicji, powiedzmy, znowu masz różne spektrum, jeśli chodzi o czas, który cię interesuje. Możesz się interesować ruchami, które zajmują 5 sekund, a możesz takimi, które zajmują 50 lat, tak? Albo na przykład jak Warren Buffett trzymał przez dekady te akcje Apple'a, przez wiele lat znaczy. No więc znowu, ja osobiście jestem bardziej nastawiony na, znając całokształt rynku, powiedzmy, opierając się o cykle rynkowe Bitcoina, te kilkuletnie, jestem w stanie stwierdzić sobie, że okej, nie chcę trzymać na przykład przez 90% spadki na BES-ie, tak? No bo ja sobie wolę to przenieść na przykład w inne niedowartościowane aktywa, na przykład srebro, tak? I do srebra też jest mnóstwo opcji jakby inwestowania w srebro, tak, znowu. Przyspieszająca inflacja jakby powoduje, że zwiększa się popyt na te commodities, czy na te surowce, na te rynki towarowe, które często przez ograniczoną ilość mają właśnie taką naturę podobną troszkę do Bitcoina, nie? Mhm. I właśnie efekt jest taki, że jak jest wysoka inflacja, to ludzie zaczynają się właśnie uciekać w kierunku na przykład nieruchomości, tak? W kierunku ziemi, w kierunku właśnie złota, srebra i tak dalej, i tak dalej. No i odnośnie coinów takich, no jest mnóstwo coinów, które najprawdopodobniej za kilka lat będą jakieś niesamowicie wartościowe, no ale to byś musiał mieć 15 tysięcy coinów, żeby nie przegapić żadnego, no to jest niemożliwe. Ja natomiast, wiesz, ja akurat mam to szczęście, że u nas w Starterze jest dużo pracowników. Można powiedzieć, że mamy coś takiego na wzór działu scoutingu, prawda, który wyszukuje takie perełki w ekosystemie Terra, które następnie są inkubowane przez Starterę. I tak się składa, że czasami uda się wypaczyć taką perełkę na wczesnym etapie i wtedy decyduje się na jej zakupienie. Ale to nie jest tak, że robimy to codziennie, tylko to są takie zagrania od czasu do czasu. Ja po prostu nie mam czasu na to, żeby robić to cały czas, no, i codziennie. Pod takim względem nie. No, pod takim względem to oczywiście, że się zdarzają tego typu, tak, inwestycje. No, typu właśnie ja mam taką tezę, że w ciągu następnych 2-3 miesięcy po tym, jak Bitcoin się właśnie zrobi all time high, właśnie to wypęknie ta bańka, to ten cały kapitał rozleje się po tych tak zwanych alternatywnych coinach, po tych altcoinach, czyli właśnie Ether, Litecoin i ta nieskończoność, te kilkanaście tysięcy. No i będą tak jak grzyby po deszczu, tak pompowały jedna po drugiej, czy to razy 5, razy 10, nie wiadomo, tak? Natomiast jakby finalnie to, co powinno kierować inwestycjami, no to jest możliwość zysku, możliwość zarobienia. Możliwość zarobienia, ale pod względem, pod warunkiem, że kontroluje się ryzyko, tak? Bo co z tego, że ci, nie wiem, pójdzie coin razy 10, jak ci to od następnego dnia zje cały portfel, tak? A ludzie wsadzają, zdziwiłby się naprawdę, ile ludzi wsadza całe pieniądze na przykład właśnie w te Dogecoiny, w te Shiba Inu, czy tam w te inne jakieś totalne shitcoiny i następnego dnia się budzą, że w sumie to mają zero na koncie, tak? No ale są też osoby, którym takie inwestycje na zasadzie czystego farta... tak się budzi bez inwestycji. No tak, tak. No też. Więc mamy zresztą, tak jak mówiłeś, no bo to są dżemy tak zwane, tak? Mamy oczywiście, mam u siebie w teamie osoby, które są, no,
przeniesamowite w tym temacie i ja nie wiem, jak oni to robią, ale robią to i rzeczywiście znajdują jakieś takie niesamowite projekty. Ja na to podobnie jak Wojtek nie mam czasu, bo czym innym się zajmuję po prostu. No, jesteście się tak nachapani, że już nie interesują was nowe waluty. Czy nie, no my wciąż inwestujemy w nowe projekty, ale wiesz, musisz mieć taką świadomość, że jak codziennie wychodzi kilkaset coinów, no to po prostu nie mamy czasu fizycznie. Ale jak chcecie być wiarygodni w tym programie, to musicie powiedzieć, że jesteście nachapani. No, ja chociażby, no, dobra, nie będę odpowiadał na to pytanie. Czy chciałeś właśnie stan swojego konta podać, czy? Nie. Okej. Okay. Już się ugryzł język. Czat dopytuje się o XRP. Ja nie lubię, niestety. Znaczy, no niestety, ja nie lubię, jakby jest, widzisz, jest bardzo wąskie grono coinów, czy to aktywów, którymi ja się interesuję, tak? Ale wolę się zainteresować tymi, w których ja widzę jakąś wartość inwestycyjną, aniżeli łapać 500 tysięcy srok za ogon i próbować wszystko złapać, tak? A więc Ripple jako taki, ja osobiście, mi się nie podoba, nie podoba mi się społeczność za tym. Bardzo rzadko to tradowałem, może kilka razy w historii, nie podobało mi się, jak to wychodziło. Nie czułem, że miałem dobre czucie tego rynku, tego coina, które wynika ze społeczności, która za tym stoi, która często jest jakoś przeemocjonowana. No i efekt jest taki, że po prostu tego nie lubię. Kropka. Pełna zgoda. Ja identyczne mam podejście do Ripple. A w ogóle, które... Ripple w ogóle nie jest zdecentralizowany, więc dla takiego standardowego, takiego osoby, która wierzy w technologię blockchain, to jest coś, co powoduje, że z automatu gdzieś patrzysz na ten projekt, no, z przymrużeniem oka. No dobra, telefonik. Halo? Halo. Witam. Cześć. Jacek z Białegostoku. Cześć. Mam takie najpierw podziękowania Wojtkowi za starterę. Dzięki. A później tak, pytanie pierwsze, na co najbardziej szalonego wydaliście zrealizowane zyski? Na co najbardziej szalonego? Ja wiem. Może zjazd, nie wiem, zjazd na najdłuższym zipline na świecie, to jest takie całkiem ciekawe. Co? Na czym? Zipline, to jest taka tyrolka. Aha. W Dubaju przy granicy z Omanem mają taką mega fajną, właśnie się Double Jays nazywa, i mają najdłuższy na świecie zipline, tam kilka kilometrów jest, się 300 metrów nad ziemią leci twarzą do dołu, 150 okay. km na godzinę. Okay. To było takie dość szalone, nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłem. Ale chyba w tym pytaniu jednak ważny był też koszt. No nie była to tania impreza na pewno. Myślę, że kosztowała ze 400-500 zł. Słuchaj, no takie fanaberie to co weekend w Warszawie się, co weekend. No ja nie jeżdżę na tyrolkach w Warszawie, no sorry. Okej. No dobra, nie no, myślałem, że powiesz, że nie wiem, że jak ci z ekipy wysadziłeś jakiś tam samochód w powietrze, boś się znudził. Nie no kurczę, ciężko powiedzieć, wiesz. Ja jestem bardzo nastawiony jakby na pracę, na budowanie rzeczywiście i na poszerzanie tego, co buduje, poszerzanie tej wiedzy rzeczywiście i zresztą teraz w grudniu mam ostatni taki level egzaminacyjny, jeśli chodzi o certyfikację właśnie techniki rynkowej. Z tego co wiem, to nie ma innej osoby w Polsce, która się tym zajmuje w tej konkretnej dziedzinie z udziału tej wielkiej organizacji amerykańskiej, która standaryzuje właśnie tę analizę techniczną. Problem jest taki właśnie, to jest ciekawe, tylko krótko, że większość ludzi nie rozumie analizy technicznej, nie rozumie analizy właśnie tej rynkowej czy analizy fundamentalnej, tak? I pierwsze założenie jest takie, nie wiem, przeczytałem pięć zdań z jednej książki, otwieram wykres, rysuję coś tam, jakieś kropki, kreski, nie wiadomo co to jest, i mówi, okej, to będzie rosło, spada, no to znaczy, że to nie działa, tak? Do kosza. No to tak samo jest z matematyką, że jak się nie potrafi dodawać i odejmować, no to też ci ktoś powie, że matematyka nie działa, tak? A to jak się właśnie zagłębisz w to, jak właśnie okaże się, że jest jakaś ścieżka zrozumienia tego z psychologią rynku i z całą specyfiką finansów i ekonomii, no to mnie jako inżynierowi na przykład z wykształcenia, inżynierowi chemikowi, no to przemawia to na przykład do rozsądku. I no zdecydowanie może to być źródłem... dobrych pieniędzy. W ogóle wiedza jest źródłem dobrych pieniędzy zawsze. Warto inwestować. Przepraszam, jeszcze jedno pytanko bym zadał. Tak. Na jakim evencie kryptowalutowym jest najlepsza afterparty? I tutaj jest jeszcze dalsza część, bo moim zdaniem najlepsza jest na kryptostoku w Białymstoku i chciałbym panów tam zaprosić. Elegancko. Wiem, jak chłopaki z Białegostoku piją.
Także nie wiem, czy przeżyjemy tego ducha puszczy. A powiedz mi, ty jesteś jeden z organizatorów? Jestem jednym z uczestników, ale w stałym kontakcie z organizatorem. Okej, okay, rozumiem, że z Mike'iem Satoshi. No to w takim razie, tak, jeżeli... No to Mike pewnie napisze do nas. Jeżeli Mike napisze, no to czemu nie? Chętnie bym się wybrał i spróbował ducha puszczy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pyta się czat, ja też się chętnie spytam, bo mam tą walutę, Cardano. Słuchaj, Cardano jest takim trochę memem dla osób, które znają się bardziej na rynku kryptowalut. Bo... No dzięki, ale kupowałem ich po 3 złote, a są po 9. Nie, ale no nie wierzę, no, byli po 11. Ty ogólnie masz, Krzysiek, bardzo dobre wejście. Ja się bałem, że jak dzisiaj porozmawiamy, to się okaże, że kupiłeś tuż przed programem i będziemy musieli cię tutaj namawiać do realizacji zysków. Do sprzedaży. I tak byśmy cię namawiali, wydaje mi się, do realizacji zysków, bo moim zdaniem najlepiej jest realizować zyski w drodze na szczyt, a nie w drodze do na dół, no bo jakby nigdy nie przewidzisz, kiedy będzie ten szczyt, więc jakby rozsądnie jest, im większym jesteś w proficie, żeby częściowo zacząć te zyski realizować. I Cardano jest o tyle specyficzne, że ono opiera się na niesamowicie mocnym marketingu, głównie w Stanach Zjednoczonych, na tym, że oni de facto jako projekt chcą zrobić to, co Ethereum, czyli smart kontrakty, zdecentralizowane aplikacje, ale chcieli wyeliminować te wszystkie wady w braku skalowalności, które ma Ethereum. Tyle, że narzucili sobie tak właśnie wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o techniczne aspekty, że do dzisiaj tych smart kontraktów nie ma. I wszyscy już zaczynają się śmiać, kiedy te smart kontrakty na Cardano się pojawią. Stąd w momencie, w którym już miały się pojawić chyba w tym miesiącu, pojawiło się ogłoszenie, że jednak zostanie to opóźnione. Stąd ten chwilowy spadek ceny na Cardano. Natomiast w związku z tym jest to, uważam, inwestycja wysokiego ryzyka już na tym etapie, no bo w momencie, kiedy wszyscy grają pod pewne wydarzenie, jak już się pojawią te smart kontrakty, no to skończą się te emocje, a to właśnie emocje budują ten popyt w branży krypto. Kiedy Elon Musk powiedział, że wychodzi z Bitcoina i to wszystko tak tąpnęło, no to też wiele osób mówiło, no bo Bitcoin jest technologią, która zużywa zbyt dużo energii. No, ja mówię, co nie, mówili. No spoko, spoko. A mówili tak? Mówili tak. Tak, może, tak, może tak mówili. Mówili, że zużywa za dużo energii, ale tam Ethereum czy... Ethereum, tak? Ethereum, przepraszam. Ethereum. Ethereum, Ethereum. Ethereum okay. I Cardano są okay. takie nowocześniejsze i tak okay, dalej. Nawet sorry. Wtedy te Cardano trochę skoczyło, bo mówił, no Elon Musk teraz pewnie się przerzuci na Cardano i tak dalej. To trochę taka była zgadywaka. Natomiast, dobra, możecie się do tego zaraz odnieść, natomiast chciałem jeszcze dokończyć całą tą myśl. Mówi się o kryptowalutach, że niszczą planetę, że zużywają tyle prądu, że to nie ma żadnego sensu. Co jakiś czas Chiny próbują walczyć z kryptowalutami. Słyszałem, że jak w jednej prowincji jakieś tam wykosili kopalnie kryptowalut, to się okazało, że zapotrzebowanie na prąd spadło o tyle, co 3 elektrownie Turów produkują prądu mniej więcej, więc potężnie. Czy kryptowaluty nie są jakąś dziwną zabawą względem energetycznych możliwości tej planety? I ja na przykład, jeżeli mógłbym spróbować odpowiedzieć na to pytanie, no to właśnie uważam, że to, co zrobił Elon Musk, to jest pewnego rodzaju zagranie spekulacyjne. Trochę nie chcę tutaj go oskarżać o manipulację rynkiem, ale chyba w praktyce tak było, no bo Elon Musk jest bardzo świadomym człowiekiem, tak? Zdecydował się zainwestować w Bitcoina, wiedział i godził się na to, że Bitcoin jest w pewnym sensie związany z wydatkiem elektrycznym, energetycznym na jego wykopanie. Nagle w maju uznał, że Bitcoin jest nieekologiczny. On wtedy nie powiedział, że sprzedaje, bo to warto zaznaczyć. On jakby nie wypowiedział się na temat, czy tego Bitcoina sprzedał, czy nie. To, tylko, że Tesla przestaje wspierać. Przestanie Tesla akceptować po prostu płatności Bitcoinem i to, można powiedzieć, doprowadziło do takiej pęknięcia tej bańki, która rysowała nam się w maju. I teraz tak, to, co ja zacząłem zauważać na backstage'u, to, że od tego momentu Elon Musk stworzył pewnego rodzaju problem, tak? Bitcoin jest nieekologiczny.
ale równocześnie Elon Musk, a raczej fundusze kapitałowe, na przykład ARK Investment, który jest jednym z największych funduszy inwestorów Tesli, zaczęły pracować dziwnym przypadkiem nad ekologicznymi sposobami kopania Bitcoina. Czyli można powiedzieć, że Elon Musk stworzył pewnego rodzaju problem, a jego największy inwestor rozwiązanie, czyli ekologiczny sposób kopania Bitcoina. Bardzo inteligentny ruch. Dokładnie. I jakby ja to w pewnym momencie zauważyłem, jak się cofniecie na mojego Twittera do analizy z 19 lipca, no to to był taki moment, kiedy wszyscy już mówili, że jest bear market. Ja nawet zaznaczyłem to w tej analizie, zrobiłem screena, bo wszystko, no krew się po prostu lała pełnym strumieniem. I wtedy zaznaczyłem, że mówienie teraz, że to nie jest koniec hossy, jest pewnego rodzaju samobójstwem, ale jednak zaryzykuję, bo uważam, że Elon Musk zmieni swoją retorykę w stosunku do Bitcoina, bo ma w tym interes finansowy, bo jego najwięksi inwestorzy zaczynają pracować nad ekologicznymi sposobami kopania Bitcoina. I tak się faktycznie okazało. Dwa dni później była wielka konferencja, na której był Jack Dorsey, CEO Twittera, była właśnie CEO ARK Investment i Elon Musk. I okazało się, że nagle Elon Musk nie sprzedał Bitcoina i cały czas trzymał. Cena oczywiście w górę poleciała. Do tego jeszcze Skuba nie zdokupił. To jest prywatnie bardzo możliwe. Ja tego nie lubię. I to był właśnie ten punkt zwrotny. Ja to właśnie przewidywałem, poparłem to zresztą analizą techniczną Adriana, który dokładnie trafił w punkt, wskazał na to, że jesteśmy już skrajnie wyprzedani. I to był dokładnie ten moment, w którym Bitcoin zaczął drogę z powrotem na szczyt. I jeżeli to można nazwać inaczej niż manipulacją, no to nie wiem, jak to nazwać. Ale wychodzi na to, że Elon Musk ma maszynę do nieskończonej produkcji pieniędzy. On może nieskończoność produkować pieniądze tylko na bazie chwiania rękiem w to i z powrotem. Tak długo jak ma reputację, no bo przykładowo jest taki fundusz, jest taki jeden z największych banków w Stanach Zjednoczonych, JP Morgan, prawda? Oni też wydają swoje analizy, tyle że oni rozmienili się na drobne, bo ich analizy Bitcoina, rynku kryptowalut działały na zasadzie, nagle predyktowali, zakładali, że Bitcoin wzrośnie do 100 tysięcy, a Bitcoin robi dokładnie na odwrót. I oni to zdanie zmieniają mniej więcej co miesiąc. Więc jakby wszyscy przestali się liczyć z ich zdaniem. Natomiast no, Elon Musk wciąż ma niesamowity influence. Ludzie traktują go jako za wielki autorytet. No i tak długo, jak nie rozmieni się na drobne, tak będzie mógł pewnie sterować tym rynkiem. I żeby było ciekawie, to nie tylko Elon Musk, widzisz, manipuluje, tak? Przecież John McAfee, miałem kiedyś z nim kilka wywiadów. Ten od programowania, ten McAfee, antywirus i tak dalej. Generalnie jakby ścigały go urzędy podatkowe w Stanach właśnie za ten tax evasion, za unikanie podatków. W końcu go gdzieś tam dorwali, on uciekał na jachcie. On jakieś samobójstwo nie popełnił? Podobno tak, ale czy on sam popełnił, czy ktoś mu pomógł, czy mówił wiele razy, że ma wielu sobowtórów też, także ciekawe. Ciekawe jest właśnie to, że jest jak mnóstwo... Jak w killerze, mógł za siarek, tak, to inny siedzieć. Oczywiście. No dobra. Że jest... bardzo wiele tak naprawdę takich ośrodków manipulacyjnych, które bardzo często za sceną się dogadują ze sobą. Na przykład właśnie JP Morgan. To jest ciekawe, ale JP Morgan jakby został wielokrotnie i to raz za razem ukarany grzywnami tam kilkadziesiąt milionów dolarów za manipulację rynkiem złota. I to nie jest, widzisz, to trochę brzmi rynkiem... jak maszynka, którą stworzono po to, żeby się uwolnić od wielkich banków, a na koniec to wielkie banki przejęły kontrolę i nad tym umowy. No i dlatego ciekawe, czy to kryptowaluty nie spotka na przykład, nie? De facto ja mam takie wrażenie, że banki teraz stanęły nad takim dylematem, czy przyłączyć się do tego trendu kryptowalutowego, bo jakby no... kryptowaluty, cały ten system zdecentralizowanych finansów jest znacznie bardziej atrakcyjny, tak? Jeżeli możesz mieć 15% na lokacie, a w banku 0,1, no to jest to bardziej atrakcyjne. I widać, że część banków zaczyna się przyłączać do tego trendu, ale część wciąż widzi w tym pewnego rodzaju zagrożenie i jednak lobuje za tym, żeby kryptowaluty regulować. Jaki będzie finał? Zobaczymy. A co się ostatnio wydarzyło w Stanach w kwestii kryptowalut? Bo coś się wydarzyło, prawda? ETF-y i to jest duże wydarzenie, tak. Bo to de facto jest początek drogi i jakby wiele osób właśnie spekuluje, że wprowadzenie ETF-ów na Bitcoinie może wprowadzić nas już tą ostatnią fazę hossy, tak że Bitcoin może wzrosnąć na 100 tysięcy dolarów, może nawet nieco więcej, ponieważ
Wprowadzenie ETF-ów to jest jakby możliwość otwarcia się ogromnego kapitału instytucji finansowych, prywatnych firm na inwestowanie w Bitcoina. I przykładowo wprowadzenie ETF-ów na złocie w 2003, jeżeli się mylę, no to możecie mnie poprawić, rozpoczęło wielką falę hossy na złocie, która zakończyła się wzrostem z 300 do ponad 2000 dolarów. I jakby na razie jest to, i warto zaznaczyć, że te ETF-y nie są na fizycznym Bitcoinie, tylko to jest na futuresach i tak długo, jeżeli jak Bitcoin realny nie będzie tutaj angażowany, to jeszcze do takich wzrostów to może nie doprowadzić, ale to jest kamień milowy, jeżeli będzie wprowadzony ETF na fizycznym Bitcoinie. To jest o tyle ciekawe, wiesz, że to jest jakby ETF jako takie, to jest pośrednik taki ograniczający ryzyko. Dajmy na to, nie chcesz inwestować w Bitcoin, ale możesz zainwestować w fundusz, który inwestuje w Bitcoina. Mhm. I ten fundusz ci na przykład obiecuje, na przykład generuje jakieś tam zyski, tak? W Polsce też ma się chyba pojawić coś takiego. ETF na Bitcoina? Nie wiem. Nie słyszałem o tym. Też nie słyszałem. To na pewno nie. To się musiałem pomylić, dobra. I efekt jest taki, że jak ktoś chce ograniczyć ryzyko, zazwyczaj to są właśnie jacyś gracze instytucjonalni, czyli czy to jakieś banki, no to oni nie lecą w Bitcoina kupując, żeby się, wiesz, co 5 minut zmieniać decyzję i narażać na ryzyko straty 90% wkładu, tylko oni wolą na przykład ograniczyć swoje ryzyko w postaci inwestycji w coś pośredniego, czyli ten ETF, tak? Czy to złoto, czy srebro, czy ETF na jakieś akcje, czy ETF na jakiś indeks. Zawsze mają wtedy kogo pozwać, prawda? Mają, bo jak stracą dostęp do Bitcoina, no to nie pozwą na sakoszy na komod. Przenoszą to ryzyko. Właśnie ten moment, kiedy ulica wchodzi. Nie, to jest paradoksalny moment, kiedy wejdą duże instytucje, tak, które napędzą ten wzrost, a na tym finalnym etapie wejdzie wtedy ulica. Wtedy dołącza ulica. No. Rozumiem. Ulica zawsze do końca dołącza na końcu. Po fakcie dołącza na końcu i potem traci 95% wartości kapitału, który wsadza. Patrzy i się wpada w depresję jedna osoba za drugą. Tak to działa zawsze. Okej. Tak będzie i tym razem. Telefonik, halo. Cześć, Robert z Podłodzi. Cześć, siema. Mam trzy pytania. Od razu powiem, że jestem laikiem w temacie kryptowalut. Zajmuję się tą od mniej więcej roku i trochę się uczę, ale bardziej ze skoku. Chciałem zapytać o ryzyko sterowania kryptowalutami przez państwa. Czy widzicie taką możliwość, że Chiny, Stany czy inne duże państwa mogą z różnych powodów zdelegalizować kryptowaluty, co wpłynie na dużą panikę i wycofywanie środków z kryptowalut, to po pierwsze. Po drugie, pamiętam, że początkiem tego roku, kiedy pojawiła się panika na rynku kryptowalut, były dość spore problemy z tą taką przykładalnością 1:1 na Tetherze dolarowym. To znaczy, on de facto nie kosztował 1 dolara, tylko 97-98 centów, a zdaje się, że przy okazji były spore problemy z konwersją na euro i na dolary. I teraz pytanie, czy ten instrument jest w jakimś sensie bezpieczny? Okej, okay. Okay. A to było trzecie jeszcze chyba, jeszcze tak? Trzecie masz pytanie pewnie, czy to już jest? Trzecie pytanie ogólnie, co myślicie na temat NFT? Okay. Jeśli chodzi o Tethera, to szybka odpowiedź, bo Tether musisz wiedzieć, Krzysiek, że to jest jeden z tych stablecoinów, tak? Czyli on śledzi, odwzorowuje wartość dolara 1:1. Tylko że z Tetherem jest taki problem, że choć żeby jego wytworzyć, trzeba zdeponować 1 dolara, więc teoretycznie powinien mieć pokrycie w realnych dolarach, tak Tether jako jest instytucją scentralizowaną i on gdzieś te dolary musi deponować. Oni obecnie mają tak dużo tych dolarów, że banki wręcz nie zgadzają się na to, żeby przetrzymywać na swoich depozytach te dolary, jakby walcząc w ten sposób też trochę z konkurencją, jaką Tether dla nich jest. Więc Tether zaczął inwestować w różnego rodzaju inne aktywa, w tym obligacje korporacyjne. I spekuluje się tutaj, że Tether mógł zainwestować w obligacje korporacyjne Evergrande, który jest takim chińskim kolosem na glinianych nogach, który jest mocno zadłużony. Niby Tether
bankrut totalny. Było głośno tak. ostatnio o nich. I jakby stąd Tether wprawdzie wydał stanowisko, że nie zainwestowali w Evergrande, ale tak długo jak nie ma audytów na Tetherze, tak nie mamy tej pewności, czy on faktycznie w Evergrande zainwestował, czy nie. Dlatego ja osobiście uważam, że znacznie bezpieczniejszym stablecoinem jest na przykład USDC, czyli tak zwany Circle. To jest drugi największy stablecoin obecnie na świecie. On przechodzi regularne audyty i w związku z tym jest regulowany na rynku amerykańskim, więc z założenia dla mnie jest bezpieczniejszą formą realizowania zysków. Co nie zmienia faktu, że Tether jest obecnie największym stablecoinem, ma największy wolumen transakcyjny. I też umówmy się, spekuluje się, że Tether ma obecnie pokrycie w około 60% w dolarach amerykańskich. Tak? Czyli jak ludzie się wszyscy teraz rzucą, to Tether nie będzie w stanie zapełnić pewnej wymienialności na dolara. Ale jeżeli tak spojrzymy na to szerzej, to jakie pokrycie obecnie w złotówkach mają banki? Tak? Banki, jeżeli pójdziesz wypłacić teraz środki ze swojego konta bankowego, to naprawdę nie jest łatwo wypłacić 1 000 000 złotych ze swojego depozytu. Banki, można powiedzieć, że mają to pokrycie w realnie posiadanym pieniądzu na jeszcze mniejszym poziomie. Co nie zmienia faktu? Ja ostatnio wypłacałem i dali normalnie. Normalnie tak? 1 000 000 złotych. No to fajnie. Bańkę za darmo. Krzysiu, daj na miary na bank. Natomiast z tego względu ja uważam, że Tether nie jest do końca bezpieczny i zalecałbym dywersyfikację stablecoinów najlepiej na kilka. Tutaj dobrą alternatywną może być USDC albo UST w ekosystemie Terra. Może to być również DAI. Natomiast drugie pytanie, jeśli chodzi o sterowanie przez państwa. Jasne, jest takie ryzyko i państwa to robią. Ale regulacyjnie. I w sensie chodzi mi o to, że nawet taką spekulację na zasadzie, że Indie lubią wypuścić takiego newsa, że banują kryptowaluty. Tak. I to jest taki news, który powoduje chwilową przecenę. Tak samo robią Chiny. Potem się okazuje, że jednak nie delegalizują tego Bitcoina, więc państwa też sterują tym rynkiem. Mogą sobie też kupować potem. Tak, oczywiście. Oczywiście. To jest bardzo ciekawa sprawa. Sorry, że cię przerywam. Jasne. Zainteresowanie generalnie banków Bitcoinem i innymi kryptowalutami jest strasznie duże. Strasznie duże no, z perspektywy specyfiki rynku i technologii, która za tym idzie. I efekt jest taki, że banki typu na przykład JP Morgan, ja bym się wcale nie zdziwił, jakby JP Morgan na szczycie HOSY za 2-3 miesiące ogłosił, że ma jakieś niesamowicie ogromne ilości Bitcoina, które skupował przez ostatnie nie wiem, kilka miesięcy albo lat. Tak, to by było coś takiego, co by napędziło, ok, JP Morgan kupuje, no to wszyscy lecą teraz i kupują, tak? Wszyscy kupować, bo JP Morgan kupuje i tak dalej. A to, co wiemy teraz o JP Morganie, sorry, że wtrącę, no. To, że rozbudował niesamowicie swoje struktury pracownicze właśnie w branży blockchain. Dokładnie. Zatrudnił niesamowitą armię ludzi właśnie do wyszukiwania i analizy tego rynku, więc może się to okazać faktycznie dobrą predykcją. A wy tak jesteście rozchwytywani totalnie na rynku, czy nie? Co znaczy? Że codziennie chce was ktoś zatrudnić? Czy tylko tak na przykład raz na rok? Zatrudnić? Ja sam siebie zatrudnię. No ale być może to taki JP Morgan mówi, musimy go mieć u nas na pokładzie. JP Morgan to może cmoknąć w kolano. Tak? Nigdy w życiu, co to. Okej. Okay. A ty pieniądze. Jesteś antysystemowy jest trochę taki. Trochę tak, ale bardziej realista, wiesz? Mhm. Zresztą Sławek Mencen przecież był tutaj u ciebie, ze Sławkiem się znamy. Trochę podobne takie. No mówił, że ma dużo tych bitcoinów i że jak dostanie się kiedyś do Sejmu, to się okaże w jego oświadczeniu majątkowym, ile ma. I być może dlatego się coś nie może dostać. Możliwe. Mam duży szacunek do Sławka, jeśli chodzi o to. Natomiast JP Morgan, właśnie banki, Chiny, Indie, tak? Wszystkie te państwa, one często właśnie gdzieś tam wypuszczają, tak jak Wojtek mówi, jakieś headliny, jakieś nagłówki, tak? Że China ban, że Chiny banują Bitcoina, że Indie banują Bitcoina. Bitcoin spada, zazwyczaj takie newsy wychodzą na samym dole. Tak? Oni nie puszczają tego na szczycie. Na szczycie puszczają, że JP Morgan kupuje nieskończone ilości Bitcoina. A jak rynek spada, to żeby wypłukać tych, co chcą sprzedać, żeby okupić się jak najtaniej, to właśnie oni zmuszają tłum, ten właśnie tłum, który nie zna się na tym, czyli jakieś 90% rynku, do zrzucania tych swoich toreb tak zwanych. Nie? Także podsumowując, ten rynek jest ryzyko sterowany jest przez influencerów, jest sterowany przez banki, ale tak samo cały rynek finansów. No, żebyśmy zrozumieli się dobrze, przy słowo influencer myślisz bardziej o Masku niż o Chodakowskiej Ewie. Zdecydowanie. No właśnie, bo to wiesz, w Polsce różne... Dla mnie definicja influencera to jest osoba, która ma wpływ na decyzje zakupowe osób, tak? Elon Musk taką osobą jakby, jest. Jakby Ewa Chodakowska albo Robert Rebandowski. Też mają. Pozdrawiam Roberta.
chyba nie wiem, czy słucha, ale... Chyba nie ma jakiś mecz grał. No to może po meczu obejrzeć. Pozdrawiam przegrali Anię, 0-5, tak? Więc... Tak, 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 pozdrawiam. Przegrali 0-5, więc może nie być w nastroju. 0-5 przegrali? Mhm. Oj to. O kurde. No. Robercik, jak słuchasz, to pogadź, zapraszam na kawkę. Osłodzimy jakieś przegrane. Dobra, mamy tak. Ostatni telefon dzisiaj odbierzemy sobie za moment. No tak, i ja potem zadam jeszcze jedno pytanie. Halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dobra, pozdrawiam na serdecznie wszystkich lunatyków. Jako, że to Hate Park, to mam hejta do wojska. Tak, mianowicie chodzi o sprawę z Nexusem. Za każdym razem, gdy jest poruszana na antenie teraz środy, ja rozumiem, że wy macie tam konflikt, kosę, ale naprawdę dużo osób chce usłyszeć coś o tym projekcie, a twoje stawki jakby niwelują to i nie możemy nic się dowiedzieć, bo albo jest sarkazm, albo jest przejście do kolejnego pytania. Także chciałbym, żebyś się do tego odniósł. Dużo osób czeka na Nexusa i chce o nim coś wiedzieć pomimo waszego konfliktu. Okej, okay, przyjmuję ten hejt do wiadomości. Nic dodać, nic ująć. Masz jeszcze coś? Nie, to był jedyny hejt. I w sumie tyle. Pozdrawiam wszystkich lunatyków z Lwówka Śląskiego, całą Atlantę. No i ciebie też, pana paragraf. Dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki. Pozdrawiamy lunatyków z Lwówka Śląskiego, tak? Ciekawe, ilu ich jest. Dobre warianty muszą być. Znaczy, musisz wiedzieć, że lunatycy to są osoby, którzy właśnie zakupili token Luna. I piszą to the moon. Dokładnie. Tak samo są osoby, nie wiem, jak ktoś ma linka, mówi się na nich Link Marines, tak? XPR, XRP Army. Jakby te społeczności lubią mieć takie swoje nazwy. Aha. A będą się napieprzali na ulicach między sobą? Jak kiedyś skinheadzi z depeszami na przykład? Jak rozgrzejesz, jak rozgrzejesz, no tak, to tam są Keyboard Warriors, to okay. Bardziej, że tam, wiesz, online wszyscy wyzywają. Dobra, chciałem się zapytać jeszcze o NFT, bo tak. To jest temat, którego też się czat domaga. I to jest się, zdaje się też to, przepraszam, że spłycę całą tą technologię do jakiegoś idiotycznego zdarzenia. To jest to, czym Doda się zajęła, tak? Tak, tak. No to możecie mi teraz wytłumaczyć, o co w tym kurwa chodzi, że ona zeskanowała swoje ciało i ludzie to kupili. Wow. Przez Kubę Chmielniaka. Wiesz, Kuba Chmielniak to mój kolega. On ma Fanadice. Mhm. I Fanadice, znowu ja nie jestem jakimś spokesmanem, ich nie będę jakby mówił do końca, czym oni się zajmują. Natomiast efekt jest taki, że oni poszli w influencerów, polskich influencerów, nie pamiętam tam Marty Renti, nie wiem, czy jest ktoś taki, czy nie pamiętam. Sprzedał swoją miłość cyfrową. Tak, nie wiem, milion, czy dobrze mówiłem, przepraszam. Ale ja uważam, że nie sprzedaży, że nie dostała żadnego miliona, tylko że to jest zabieg marketingowy. Ja też bardzo tak możliwe. Oni bardzo, znaczy Kuba wie bardzo dobrze, jak marketing robić. Znaczy umówmy się, jakby wykazanie, że ta transakcja faktycznie doszła, jest niemożliwe, no bo blockchain jest jawny, ale anonimowy. Dlatego więc... apelowałem do niej niedawno, pokaż przelew. Pokaż ten milion, tak? Jakby pójść jak milion. Krzysztof Stanowski, tak. Wypłać w banku od razu dokładnie. Milion złotych. Ale nie, że wypłać, bo wypłaciliśmy, że może. Pokaż, że taki przelew dostałaś za tą miłość. No i znowu, NFT to jest pewna technologia, to się non-fungible tokens nazywa, nie wiem, jakie jest polskie przetłumaczenie na to, jakieś niewymienialne. No nie, no. Nie, jakby ciężko też nomenklaturą angielską. Chodzi o to, że jest to właśnie, umożliwia ci to tokenizację czegoś, co jest ciężko tokenizowalne, czyli na przykład nieruchomość. Jak chcesz rozbić nieruchomość, na przykład, nie wiem, masz jakiś drogi apartament na Złotej, tak? No. I stwierdzasz, że chcesz puścić to w obieg, że chcesz dać, wiedząc, że na przykład ceny nieruchomości będą rosły w następnych kilku latach, że będą się dokładały do bańki, chcesz wystawić to na sprzedaż, tak? Zbierasz hajs w postaci... Ale ciągle to mam. No to non-fungible tokens generalnie polega na tym, że on ci daje prawo do tej części, do tej cząstki, tak? I tak jak ludzie, tak jak mówisz, odejdzie. No dobra, ale wystawię swój dom i co? Ludzie nie przyjdą, to by się przespać. No teoretycznie mogliby, no bo są właścicielami. Jeśli kupili tego NFT, to NFT. Okay. Krzysiek, ja ci powiem, to jest ogromne wyzwanie, żebyś zrozumiał NFT. Jakbym, postaram się to wytłumaczyć, ale nie obiecuję, że... Ale to mnie teraz trochę obraziłeś. Nie. Tak? Popatrzyłeś na nie, Krzysiek, to jest naprawdę ogromne wyzwanie, żebyś ty to zrozumiał. Wiesz, dlaczego tak mówię? Dlatego, że ja sam mam problem, żeby to zrozumieć. W sensie... A ja nie mam. No to super, no to jedziesz. To w takim razie jedziesz. Nie, to nie mój show. Nie, wiesz co, tak w dużym skrócie, no to
wyobraź sobie, jaki jest problem na przykład, ogólnie na całym świecie jest problem z autentycznością niektórych rzeczy, no nie? Jak masz obrazy, dzieła sztuki, ile jest Mona Lisa na całym świecie? Kilkaset, kilka tysięcy, może kilkadziesiąt tysięcy, prawda? Jakby skąd my wiemy, że ta Mona Lisa jest faktycznie tą Mona Lisą narysowaną przez tego faktycznego autora? Wiemy to stąd, że jakaś, że pewien ekspert, grupa ekspertów się wypowiedziała, że to jest dokładnie ten obiekt. Natomiast no, nie mamy tutaj 100% pewności. Opieramy się pewnie na ich ekspertyzie. I właśnie NFT jest i technologia blockchain umożliwia jakby określenie w 100%, że dane cyfrowe aktywo, dana cyfrowa sztuka należy i jest wytworzona przez konkretną osobę. I w ten sposób cała sieć blockchain, cała sieć została zalana tokenami NFT, które są niczym więcej jak po prostu pewnego rodzaju obrazkiem, który możesz sobie zeskrinować i wrzucić tak samo jak każdy inny, ale to ty masz jakby dowód i potwierdzenie, że to jest na moim wallecie, no nie? I w związku z tym pojawiły się takie akcje domów aukcyjnych, które zaczęły zamiast jako alternatywę dla prawdziwych dzieł sztuki wystawiać sztukę elektroniczną i jedna z takich sztuk została, jeden z takich dzieł został sprzedany za kilkadziesiąt milionów dolarów. To jest bez sensu. To się wydaje totalnie bez sensu, no bo przecież możesz to tak samo, ja mogę ten obrazek, który on zakupił, też sobie zeskanować i mieć u siebie na pulpicie, ale jakby to on może powiedzieć, że jest faktycznym jego właścicielem w tej cyfrowej formie, prawda? To mu gratuluję, tylko co z tego? No właśnie, no właśnie widzisz, w dużej ilości tak naprawdę, znowu to tutaj jest ta czarna część tego rynku, tak? Czarna część rynku w postaci tego, że sporo jakichś wałów po prostu idzie, tak? Tą drogą. I ludzie kupują jakieś JPEGi, te JPG, obrazki, jakieś, nie wiem, zdjęcie patyczaka człowieka narysowanego z czterech kresek za kilkadziesiąt milionów dolarów. No to nie ma to sensu. Jak ktoś nie ma sensu, no to wiesz. Poniekąd też czasami sztuka tak wygląda, ta prawdziwa. No ja wiem. No właśnie, o to chodzi, że ja nie chciałbym. Sztuka też temu służy, jak się okazuje, na wszelkie. Dlatego ja bym nie chciał tutaj atakować technologii NFT, bo może być tak, że ja po prostu tego jeszcze nie jestem w stanie ogarnąć swoim umysłem, ale faktycznie jest to pewien rodzaj sztuki, też opartej na społeczności. Tutaj na przykład jest taki przykład, jest Krzysiek Pertek, CEO Unikli, którego serdecznie pozdrawiam. On na przykład zakupił kryptokonga, tak jakby taki można powiedzieć, tak, zakupił, można powiedzieć, pikselowy obrazek, tak, jakiejś małpy, która umożliwia mu codziennie, czy tam co jakiś czas otrzymywanie kolejnych cyfrowych obrazków w postaci bananów, tak? Jakby jak kilka tych bananów połączysz, to możesz sobie taką małą małpę potem wytworzyć. Brzmi jak totalny absurd, ale taki obrazek potrafi kosztować kilkaset tysięcy dolarów. Kryptopanki. Kryptopanki, kolejny taki przykład. I skąd wynika ta wartość? Z tego, że właśnie jeżeli masz tego kryptopanka, dodasz go sobie na awatar i wykażesz, że faktycznie jesteś jego właścicielem, to wokół tego jest zbudowana społeczność innych tych takich bogaczy, osób, które mają te kryptopanki, te pikselowe obrazki warte kilkaset tysięcy, czasami milionów dolarów. I to otwiera ci wiele drzwi. Krzysiek właśnie mi powiedział, że wiele kontaktów biznesowych opierało się właśnie na to, że ktoś zauważył, że on ma tego kryptopanka i zaproponował mu jakiś deal w branży blockchain. Brzmi to abstrakcyjnie. Działa to jak przepustka na przykład na jakieś imprezy miliarderów na jachtach na przykład. Tak, tak. Głupota, ale jakby no, ja bym nigdy nie wydał na coś takiego tyle pieniędzy. Ale no jeszcze trzeba mieć kiepski awatar do dodatku. No tak, to jest zazwyczaj, nie pamiętam, 32 piksele, ile tam jest tego? Po prostu coś pikselowego. No mega, to jest mega odjechane, ale też jest to konkretne zjawisko społeczne. Brzmi jak fanaberia miliarderów. No tak. Tak, ale tak. No właśnie tak. Jakby widzisz, no jakbyś kupił sobie taki obraz za kilkaset tysięcy dolarów prawdziwy, to paradoksalnie możesz jako miliarder nie odczuć takiej satysfakcji, kiedy kupiłeś sobie pikselowy obrazek, prawda? Bo to jest abstrakcja. I z tego jestem w stanie uwierzyć, że takie osoby mogą czerpać z tego satysfakcję. Przy czym nie każdy NFT też kosztuje nie miliony, tak? Ja mam tam kilka jakichś NFT, na przykład jest taki fajny, ciekawy projekt, tak Eponym się nazywa. I oni, bardzo prosta sprawa, jakby wpisywało się frazę na ich stronie, jakąś randomową frazę, którą się chciało, nie, na przykład Krzysztof Stanowski, tak, kanał sportowy. I obraz generowany był przez sztuczną inteligencję i był generowany na podstawie tej wpisanej frazy. I na przykład z tego była od razu sztuka, tak? I możesz tą sztukę kupić. I mogłeś ją kupić, nie wiem, za $500, za $1000.
I czasami dochodzi to do skrajności, takich jak te kryptopanki, czy jak inne jakieś te NFT. Nie, no wygląda, że biznes on zrobił ten, kto to wymyślił. Oczywiście, że tak. A cała reszta to frajerzy. Niekoniecznie, bo te osoby, które kupowały kryptopanki po kilkanaście dolarów, teraz mają stopy zwrotu, no mogą wyciągnąć z tego kilkaset tysięcy dolarów, nie? Więc są osoby zarobione też z community. I to się też wynika, i co ciekawe, na przykład Visa kupiła swojego własnego kryptopanka. Tak, to ja mogę taką stronę założyć, że wpiszesz sobie piłka, wyskoczy zdjęcie piłki i ty ją kupisz na przykład za $1000? Tak, możesz, i dokładnie to się opiera... Już wiecie, jaki będzie mój następny projekt. Pogadamy o tym na afterparty. No dobrze. To na bazie tego moje ostatnie pytanie dzisiaj. Wy nie jesteście takimi ludźmi, ale mam wrażenie, że cała ta rewolucja kryptowalutowa sprawiła, że na świecie nagle przybyło milionerów, to wiadomo, ale może nawet miliarderów albo grubych milionerów po prostu, którzy są takimi bogaczami z przypadku, którzy w ogóle nie mieli pojęcia, że będą bogaci. Po prostu nagle jakiejś tam dość dużej grupie ludzi totalnie się zmieniło życie i dzisiaj ich spotykamy w najdroższych kurortach. Znaczy spotykamy, jak już sobie pojedziemy, to spotykamy. Ja spotykam, wiesz. Nie, no, żartuję. Ale to są właśnie ci ludzie, którzy nagle się okazuje, kto kupuje te wszystkie jachty horrendalnie drogie, no to oni. Masa skrajnych bogaczy, którzy nie wypracowali tych pieniędzy, tylko po prostu na nich spadły z nieba. Tak. To znaczy widzisz, znowu szczęście. Pytanie, czym jest szczęście, tak? Bo szczęściu trzeba trochę pomóc czasami, nie? Mhm. To jest pewne wykorzystane takie opportunity, wykorzystana szansa. Bo no, z jakiegoś powodu jakoś tak się życie potoczyło, że to dostałeś. Pieniądz jest narzędziem. Ja wyznaję taką zasadę, że pieniądz nie jest celem, tylko pieniądz jest pewnym narzędziem, w moim przypadku realizacji dobra. Tak, ja używam pieniądza do czynienia dobra generalnie wokół siebie. A ja, co robisz? Na przykład pomagam ludziom spłacić ich, nie wiem, kredyty, tak? Położysz? No zobaczymy, nie wiem. Ja nie mam kredytu. No ale docelowo, tak, jakby mam, przez to, że zbudowałem jakiś wizerunek, że zbudowałem właśnie jakiś impact, influence, właśnie ten wpływ, no ja chcę wykorzystać ten wpływ. Czyli chodzi o to, że nie, ze swoich spłacasz, tylko... Nie, no ze swoich też, no tylko w kolejności rodzina, tak, i dalej gdzieś tam idzie, no. I założenie jest takie, że ten pieniądz jako narzędzie, on ci może służyć dobrym celom i złym celom. Znaczna większość ludzi idzie na łatwiznę i służy to narkotykom, służy to, wiesz, wydawaniu na jakieś tam prostytutki i tak dalej. To jest rzeczywistość, ale to nie jest jakby problem pieniądza albo kryptowaluty, to jest problem człowieka, który to wykorzystuje. Tak samo jak dynamit, tak jak Nobel wynalazł dynamit, z tego co pamiętam przynajmniej, to cel był zupełnie inny niż wysadzanie się nawzajem ludzi, tak? Mhm. Tak samo z bronią palną. To wszystko te narzędzia, one mogą służyć dobrym albo złym celom. No i w tym przypadku tacy ludzie, właśnie milionerzy z przypadku, których jest bardzo dużo w kontekście kryptowalut, często nie wiedzą, co z tymi pieniędzmi robić. No więc wydają na narkotyki, wydają na jakieś, wiesz, na właśnie na jakieś tam prostytutki i tak dalej. I ten hajs zaprzepaszczają. Tak? I po prostu wydają, aż się w pewnym momencie budzą, że wydali całe pieniądze, które mają i w sumie to nic nie potrafią. Mają 45 lat i żyją pod mostem. Mhm. No więc bardzo częsta historia takich milionerów z przypadków, którzy nie potrafią pójść za ciosem i jakoś stwierdzić, okej, dobra, mam hajs, dostałem jakieś... Ale to jest tak, że wy tych ludzi trochę spotykacie i wtedy sobie myślicie, o człowieku, ty długo tych pieniędzy mieć nie będziesz. Jak to wie, że je masz w ogóle? Znaczy wy wiecie, jak on to zrobi. Wiesz co, ja liczę zawsze na to, że dana osoba się ogarnie. Zawsze staram się dawać jak najwięcej tylko szans mogę ludziom, że w pewnym momencie się ogarnie i że zrozumie jakby swoje błędy na tyle, że okej, dobra, mam hajs, muszę się nauczyć jakoś nim operować, tak? Bo jak nie, no to wszystko to przejem i tak dalej, i tak dalej. No jak się okazuje, że jak się nauczysz tym operować, co nie jest łatwe, no to rzeczywiście możesz to dalej gdzieś tam poszerzać, tak? Mhm. Okej. Okay. No dobrze, panowie, to był program, który będę musiał z 5 razy obejrzeć, żeby go w pełni zrozumieć, ale będę go oglądał do skutku. Myślę, że było to bardzo ciekawe spotkanie. Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, no to jak rozumiem, można próbować zagadać was na Twitterze. Jesteście tam bardzo zajęci, no ale czasami się może udać, że komuś odpiszecie. Więc jak CryptoBerb. Dokładnie. Oraz pan Paragraf. Paragraf, bo miał być sędzią i wydawać wyroki i skazywać kiboli Wisły Kraków, a został
ekspertem od kryptowalut. W sumie to też jest ciekawa historia, której nie zahaczyliśmy, bo moje życie zmieniło się, można powiedzieć, z dnia na dzień. Faktycznie brałem udział w rozprawach Miśka, w pisaniu. A, ja tylko tak walnąłem. A to naprawdę, tak? Tak, no naprawdę. Okay. Trafiłeś. To jest tak, że jeszcze w marcu tego roku pisałem uzasadnienia, projekty wyroków w sprawach właśnie Kiboli Wisły, w sprawach, nie wiem, różnego rodzaju ciężkich przestępstw. I w pewnym momencie wpadłem na pomysł na stworzenie projektu w branży blockchain. Można powiedzieć, jakby tak opisowo to opisać, tym projektem jest Startera. Jakbym mógł ci to opisać, to przykładowo ty zbierałeś na KTS poprzez Emiteo, prawda? Mhm. To jakby Startera jest czymś takim, jakby Emiteo wydało swój token i powiedziało, że akcje KTS-u mogą kupić tylko posiadacze tego tokena. Nie? Więc jakby jest pewien dostęp do tego deala, ma ograniczona liczba osób. I równocześnie promuje taki projekt, bo akurat ty nie miałeś potrzeby promowania KTS-u, ale tam są też wiele innych projektów, jak sobie przeglądam Emiteo, które nie są wypromowane, więc takie Emiteo też może promować i to robi de facto Startera. I wpadłem na pomysł zrobienia tego projektu. Miałem generalnie pomysł, żeby wrzucić ten projekt na Twittera, tak żeby ktoś po prostu go zrobił, a ja po prostu w tym wszystkim pomogę, ale zanim to zrobiłem, zdecydowałem się poprosić o feedback kilka osób z mojego środowiska. I jedna z nich powiedziała, słuchaj, tak de facto, to po co ty chcesz to wrzucić na Twittera? Ja cię mogę połączyć z Dokwonem, koreańskim miliarderem, który jest założycielem całego tego blockchaina Terra. I zapytasz go o zdanie. No i tak samo z następnego dnia patrzę, Dokwon dodaje mnie do obserwujących. Od razu zauważyłem, bo jak jakieś duże konto twitterowe cię obserwuje, no to, które ty sam obserwujesz, to pojawia się komunikat. Wysłałem mu ten biznesplan i on powiedział, sir, this is exactly what I was looking for i czy chcesz, żebym dostarczył ci moich programistów do doprowadzenia tego projektu do końca. I w tym momencie, kiedy ja otrzymałem tę wiadomość, jakby no, siedziałem normalnie w sądzie, jeszcze będąc na aplikacji sędziowskiej i stanąłem przed ogromnym... Stanąłeś i powiedziałeś, dziękuję, przepraszam, znajdźcie sobie innego gamonia do pisania tak tego wszystkiego, ja wychodzę. Tak zrobiłem. W sensie odpisałem w pierwszej kolejności, że dziękuję bardzo, jakby twoja entuzjastyczna odpowiedź robi na mnie wrażenie, ale jestem zwykłym prawnikiem z Polski, który ma po prostu, interesuje się tym rynkiem, ma ciekawe pomysły, ale nie wyobrażam sobie, żebym nagle porzucił całą moją karierę zawodową i założył zespół. Bardziej wyobrażam sobie, że mógłbym ci jakby pomagać w rozwoju, ale że ty to po prostu zrobisz. I dokąd przestał odpisywać, bo no tak mają raczej osoby, które mają tak dobrze prosperujące biznesy, że one raczej nie chcą brać czarnej roboty, tylko jakby być na świeczniku i jakby robić tą, tę wisienkę na torcie. Więc przemyślałem ten temat, wróciłem po tygodniu i powiedziałem dokąd, no to w takim razie dasz mi kontakt do tych programistów. Przetrzymał się. I powiedział, że dam. Chciałeś pokazać, jak jesteś mocny, a niestety okazał się mocniejszy. Nie, on powiedział, że dobra, no to w takim razie masz moje... No tak, ale chciałeś to zrobić de facto na totalnie twoich warunkach, jak rozumiem, że... Nie, okazało się, koniec końców skończyło się tak. Okej, może nie zrozumiałem tej historii, dobrze. Ta historia kończy się dużym happy endem, że dokąd powiedział, dobra, no to w takim razie masz moje pełne błogosławieństwo, możesz stworzyć ten projekt, ja ci po prostu w tym pomogę, ale nie powodowało to w żaden sposób, że nie wiem, że ja musiałam mu dać po prostu udziały, tylko po prostu z dnia na dzień dostałem błogosławieństwo założyciela całego blockchaina Terra na to, żeby postawić w jego ekosystemie projekt. Stworzyliśmy międzynarodowy zespół, stworzyliśmy zespół programistów, marketingowców z Wietnamu, z Korei Południowej, z Japonii, to jest jakby ten rynek azjatycki, to jest jakby ten nasz główny core, ale również z rynku polskiego są tutaj pewne osoby. No i to znalazło taki swój happy end w postaci debiutu, prowadzenia pierwszego IDO. Dzisiaj właśnie tak jak Emiteo oferowało akcje KTS-u, dzisiaj oferujemy na przykład możliwość zakupu Terraland. I to są bardzo ciekawa historia, jeżeli spojrzymy na to tak z perspektywy, że jeszcze 3 miesiące temu brałem udział w rozprawach sądowych. To waliliście mu jakiś duży wyrok? Żeby było jasne, ja jakby brałem udział w przygotowaniu projektów, to na koniec to sędzia. I tak masz w Krakowie już przewalone, już nie musisz się czaić. Na koniec dnia to sędzia podejmuje decyzję, ja tylko byłem kandydatem na sędziego. Dobrze. Wojciech Gruszka.
Adrian Zduńczyk, dziękuję tak panom bardzo. To był pierwszy w historii Hate Park o kryptowalutach. Czy ostatni, to się okaże, jak zostanie przyjęty i czy w ogóle kryptowaluty przetrwają i czy za dwa miesiące będzie all time high. Koniec hossy. Koniec hossy. Czy się okaże, że w ogóle wszystko, co powiedziałeś, było odwrotnie i już wtedy po co będziemy cię zapraszać? Znajdziemy no, sobie kogoś, komu się sprawdza. Sam tak sobie założy kanał sportowy. No właśnie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Kolejne Hate Parki. Kiedy? Co dzisiaj jest? W piątek. Mój Hate Park z Marcinem Ryszką i Jakubem Białkiem. Zapraszam na piątek. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki. Trzymajcie się piona. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.